Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Gościem dzisiejszego odcinka będzie Marian Chrzan. Fotograf specjalizujący się w komercyjnych sesjach biznesowych, nauczyciel, mentor, ambasador marek Profoto, Canon oraz sklepu Fotoforma. Z dzisiejszej rozmowy dowiesz się, jak rozwijać dochodowy biznes fotograficzny, jak realizować sesje na najwyższym szczeblu profesjonalizmu oraz co zrobić, by sukcesywnie przyciągać do siebie szerokie rzesze klientów. Zapraszamy. Cześć, Marian. Cześć, Michał. Marian, jesteś fotografem, który jest na rynku już dość długi czas. Oglądając Twój profil oraz Twoją stronę internetową, to pierwsze, co mocno się rzuca w oczy, to takie bardzo fajne skorelowanie wszystkich takich części biznesu fotografa typu prezentacja wizerunku, budowanie marki, marketing, profesjonalne wykonywanie zdjęć, to wszystko, to wszystko tak fajnie jest spójne, to wszystko działa ze sobą jak taki, takie trybki. Nie? Mm -hmm. Ciekawi mnie to, jak do tego doszedłeś, bo no, założę się, że to nie jest tak, że zajęło się to miesiąc, dwa czy trzy, tylko pewnie kilka lat. Opowiedz proszę, może jak zaczęła się ta fotografia u ciebie i jak to ewoluowało do tak bardzo profesjonalnego poziomu, jakim, na jakim teraz jesteś? Okej, okay. no bardzo ci dziękuję za, za komplement, cieszę się, że tak to widzisz. Prawda jest taka, że ja fotografią biznesową zajmuję się od około 7 lat, może 8 już, natomiast moja historia zaczęła się podobnie jak większości fotografów czyli fotografowałem wszystko jak leci. Mhm. Były eventy, były wesela. Pierwsza moja sesja zdjęciowa, jaką wykonałem, to były zdjęcia w Poznaniu na Starych Jeżycach. Moja wtedy ówczesna, obecna żona, ówczesna narzeczona w stroju baletowym na trzepaku. To były pierwsze zdjęcia, które powstały, i one trafiły gdzieś na portal albo nasza klasa, albo grono.net, nie było jeszcze mm -hmm. Facebooka. I te zdjęcia spodobały się mojej znajomej, która zapytała, czy zrobię zdjęcia na weselu. Oczywiście nie zgodziłem się, no, bo nie miałem o tym pojęcia. Wiedziałem, że jest to taka najważniejsza ich chwila w życiu i nie chciałem jej tego popsuć. Oczywiście tam długo rozmawialiśmy, ona mówiła, że nie chcemy nikogo, kogo nie znamy, przy tobie będziemy czuli się swobodni i tak dalej. Przekonała mnie i faktycznie okazało się, że, że było to całkiem fajne, ciekawe zlecenie. Tak zaczęła się moja przygoda, jeśli chodzi o zdjęcia więc zacząłem od ślubów. Później bardzo płynnie przeszedłem w takie zdjęcia, powiedzmy eventowe, gdzie ktoś znajomy zapytał, czy nie zrobiłbym zdjęć na jakimś wydarzeniu. Potem koleżanka zapytała, czy nie zrobiłbym zdjęć brzuszkowych, potem Bobas, więc przechodziłem po prostu krok po kroku przez te różne dziedziny fotografii. W międzyczasie cały czas pracowałem na etacie. Przepracowałem w swoim życiu z dziewięć różnych zawodów, tak skrajnie różnych, że tam nie ma wspólnego mianownika: od mm -hmm. biura ochrony rządu, przez szkołę nauki jazdy, gastronomię, drukarnię, przedstawiciel medyczny, korporacja, po prostu wszystko. I ta fotografia cały czas gdzieś tam sobie yy, wędrowała. No i nie była dla mnie jakby ani zajawką za bardzo, ani planem na życie. No i kończyłem swoją pracę jakby jednym z ostatnich zawodów czy stanowisk jakie. Jakie zajmowałem, to był, to był menadżer restauracji i tam szef poprosił mnie, czy nie zrobiłbym zdjęć kucharzom i potrawom. I pomyślałem, że to jest fajna, fajna opcja. No bo mam aparat, mam jakieś obycie, wiem, co to jest ISO i przysłona, więc poradzę sobie. I te zdjęcia spotkały się z takim dużym i pozytywnym odzewem, więc poczułem, że to może być fajny pomysł na, na biznes. Zresztą dostawałem za to premię, dodatkowe parę złotych do pensji, więc dla mnie to była super zajawka. No ale cały czas jedną nogą byłem na etacie, drugą nogą byłem w fotografii, aż przyszedł do mnie Kumpel i mówi: Stary, zmieniam robotę. Czy mógłbyś mi zrobić zdjęcia do CV? No i zrobiłem te zdjęcia. Nie chwalę się nimi. Pokazuję tylko na warsztatach i zabraniam fotografować, bo, bo są tak słabe, że dziwię się, że kolega dostał robotę. Naprawdę są masakryczne. Bez retuszu, porozpinana marynarka, jakieś tam światło z okna, brzydka ściana w tle. Generalnie masakra. No ale on dostał robotę i bardzo się nimi cieszył, więc stwierdziłem, że chyba jest spoko. Chociaż obecnie są gdzieś tam w sejfie schowane. No ale jakby tutaj przestawił się jeden taki trybik, bo okazało się, że on polecił mnie dwóm koleżankom, które otwierały kancelarię, zrobiłem zdjęcia dla nich i w pewnym momencie ilość zapytań od znajomych e, tak naprawdę zaczęła trochę mi kolidować z czasem pracy w restauracji. Były takie sytuacje, że musiałem szefa prosić o dwa dni wolnego w środku tygodnia, mm -hmm. co zupełnie mu się nie, nie podobało. No ale ja już liczyłem sobie wtedy, że kurczę, no, na tych zdjęciach to ja zarabiam prawie drugą pensję to były nieduże pieniądze na, na dzisiejsze czasy, bo tam kilkaset złotych za, za sesję, ale finalnie kończyło się w ten sposób, że bardziej mi się opłacało robić zdjęcia albo dwa, wesele w dwa wesela w miesiącu niż siedzieć tam po 8-10 godzin dziennie i przy tych garach, tam wiesz, obsługiwać gości. No, tak. nie? no i to był taki moment, kiedy puściłem się etatu i stwierdziłem, że wszystkie ręce na pokład będę robił zdjęcia. Nie? A potem, jest... który to był rok? To było 12 lat temu? Mhm. No to to pierwsze bo mówisz, powiedziałeś, że 7 lat temu zacząłeś tak. Biznesową. Biznesowo. Biznesowo. Mhm. Wtedy to można powiedzieć bardziej tak jakby wizerunkowe sesje? Jakby się określiło? Wszystkie. Wszystko wtedy robiłeś. Tak. Tak, wszystko, absolutnie wszystko. Czy myślisz, Różki, że to jest dobry śluby, pomysł na no właśnie rozruch, no nie? Ja myślę, że to jest w ogóle niezbędny etap rozwoju mm -hmm. fotografa. No chyba, że ktoś naprawdę czuje się świetny w jakiejś dziedzinie i sprawia mu to frajdę. Mamy przykłady takich fotografów, którzy złapali smartfona, zaczęli robić piękne zdjęcia architektury i oni po prostu są w tym mega. Mm -hmm. I, yy, ale oni są specjalistami już, poczuli to. Ja, żeby znaleźć swoją drogę, żeby poczuć, która fotografia daje mi największą frajdę, z której mam najwięcej jakby, ym, pozytywnych opinii, w sam fajnie się czuję, realizując takie zdjęcia, yy, to jakby przebrnięcie przez te wszystkie dziedziny pozwoliło mi zdecydować, co jest dla mnie, a co nie. Ja jeszcze wtedy bardzo mi zależało na tym, żeby już nie pracować w weekendy. I żeby nie czekać na przykład pół roku na kasę. Mhm. Ale to też ciekawe, co mówisz, bo tak naprawdę mówisz, było bardzo dużo różnych rodzajów mhm. fotografii, a ukierunkowało ci to na biznes, gdzie tak naprawdę nie jest to fotografia jakoś bardzo mocno artystyczna, nie jest taka, która cię jakoś bardzo mocno pewnie też spełnia jako twórcę, mhm. tylko jest to raczej fotografia, która. Mm, pod kątem technicznym jest dość prosta, ale wszystko co dookoła tej fotografii jest chyba bardziej skomplikowane niż Tak, niż... tak. No, poruszyłeś taką kwintesencję, ponieważ um, ja przez długi czas zastanawiałem się i w ogóle miałem taki mindfuck. W czym ja jestem dobry skoro co rok zmieniam pracę i nigdzie nie chcę zagrzać, nie wiem, kilku lat chociażby, nie? Do tego stopnia, że zacząłem mieć taki problem um, psychiczny praktycznie i zacząłem się zastanawiać, co jest nie tak, gdzie ja powinienem w ogóle mieć swoje miejsce, dlaczego to tak wygląda. Aż w końcu jakiś mądry psycholog mi powiedział, stary, ale ty jesteś świetny w komunikacji i te wszystkie elementy, te wszystkie twoje zawody, stanowiska, środowiska, w których, w których pracowałeś, jakby skupiają się przy jednym mianowniku. Ty rewelacyjnie komunikujesz się z ludźmi i prawdopodobnie dlatego fotografia biznesowa zaczęła być dla mnie... Yy, prosta i atrakcyjna, bo ja po prostu potrafię otworzyć tych ludzi przed obiektywem. Nieważne, czy jest to pan prezes, czy jest to pani w ubojni drobiu, która sieka kurczaki piłką, wiesz, taką mechaniczną, czy jest to gość ze składnicy złomu, czy jest to yy, bankier z jakiegoś prestiżowego banku, na przykład. Nie? Mhm. Czyli wspólnym mianownikiem jest komunikacja. No to, to wydaje, wydaje mi się, że ogólnie przy fotografowaniu ludzi no to, to jest podstawa. Mhm. Nasza taka przebojowość, jeśli chodzi o bycie taką bardziej przebojową osobą, jest kluczowe, żeby mhm. właśnie robić zdjęcia, czy portretowe, czy, czy biznesowe, sensualne, wizerunkowe, jakiekolwiek to właśnie ta komunikacja i ta taka nasza jakby otwartość na drugiego człowieka no jest właśnie najważniejsza. Nie? No zgadza się ta umiejętność zaopiekowania się. Sprawienia, że ta osoba faktycznie poczuje się, że chce z tobą pracować, że jest otwarta, że da z siebie więcej, bo bardzo często jednak fotografia biznesowa jest o tyle trudna, że jeżeli ktoś nie pracuje z osobami, które nie pozują na co dzień, mało tego nie chcą tych zdjęć, bo to są, widzisz, jest taka różnica, na przykład mamy klientkę, która dobija 40, przebiegła triatlon. Świetnie się czuje w swoim ciele, wie, że to jest najlepszy moment w jej życiu, i mówi: Kurde, teraz wybieram się do Michała na foty. Idzie, ona ma pełną determinację, wie, że wygląda super, ona ma zupełnie inną motywację do zrobienia tej sesji. Natomiast ja bardzo często dostaję zapytanie od działu marketingu, żeby za dwa tygodnie zorganizować i przeprowadzić sesję dla 20-osobowego zespołu, na przykład prawników, którzy. Absolutnie nie spodziewają się, że te zdjęcia będą u nich wykonywane za dwa tygodnie, bo komunikacja jest za tydzień. Potem e, okazuje się, że była jakaś sesja, która, która się odbyła, oni nie byli z niej zadowoleni, nie byli przygotowani, nie byli zaopiekowani, nie widzieli tych zdjęć w międzyczasie. Jest dużo fakapów, które gdzieś tam po drodze się wydarzyły, i oni nie chcą tego wizerunku pokazywać w internecie. Natomiast mają tą świadomość, że te zdjęcia nie są do szuflady i do albumu, tylko one mają budować ich wizerunek. One trafią do ich klientów, one trafią do prasy, do artykułów, do folderów, do prezentacji i ich wizerunek buduje ich wartość w internecie i muszą mieć te zdjęcia, ale ich nie chcą, więc wchodzisz jak klin trochę pomiędzy takie negatywne emocje, niepewność, niechęć, strach i musisz tam się po prostu rozgościć i... No rozjechać jak, jak walec po prostu te wszystkie uprzedzenia i kompleksy. No tak, ja zawsze stawiam się w roli klienta i nawet teraz, tak jak mówisz, mm -hmm. postawiłem i wyobraziłem sobie, że jestem pracownikiem korporacji ktoś mnie zmusza, masz za tydzień sesję zdjęciową, przygotuj sobie ciuchy i, i uśmiechaj <laughs> tak się to, do zdjęć. Tak to wygląda. No, to bym powiedział, no. bo po co mi to? No, zróbmy sobie jakieś ten, miejmy to z głowy. No i jestem takim klientem. Mm -hmm. Czy ty do takiego klienta problematycznego jak ja podszedłbyś tak mocno indywidualnie, żebyś Starał się moje jakieś tam problemy rozwiązać, znaczy uprzedzenia mhm. do tej sesji, czy powiedzmy masz jakiś taki schemat działania, który wiesz, że działa, powiedzmy, tak średnio na każdego, lub po prostu dzięki któremu jest ci łatwiej rozluźnić taką osobę i tak, zapewnić, że te tak, zdjęcia jak są najbardziej. Będą, będą dobre. Mhm. To znaczy, przede wszystkim, yy, można, mam wrażenie, że można się tego trochę nauczyć, bo są takie, powiedzmy, typy, które, które działają. Yy, ja się chętnie z Wami podzielę kilkoma. Między innymi ja na przykład zaczynam rozmowę od siebie. Ja wiem, że ci ludzie mają bardzo różny etap. Jednego dnia jest wszystko super, drugiego dnia dowiadują się na przykład, że nie wiem, żona rozbiła samochód i ten gość staje przed obiektywem. On nie myśli o tym, żeby się skupić na zdjęciach. On się nie chce uśmiechać, bo on ma zupełnie inny temat. Albo przyjeżdżam do korporacji, przychodzi mi osoba, a wiem, że tego dnia mieli spotkanie zarządu, będą czystki, będą likwidować jakiś oddział, ona ma zupełnie inną energię. A ja muszę ją wyłączyć, odłączyć od tego wszystkiego, co się, co się działo. Więc pierwsza rzecz, o której ja mówię, to jest na przykład to, że doskonale rozumiem, że takich zdjęć nie chcesz. Wiem, jaka była historia poprzedniej sesji, wiem, co Wam się nie podobało w tych zdjęciach. Jestem tutaj po to, żeby Wam pomóc. Jestem tutaj dla Was, wkładam całe ser mamy podgląd tych zdjęć, mamy co najmniej trzy etapy. Zanim to zdjęcie w ogóle zobaczy światło dzienne, popatrz po pierwsze, moja wizerzystka się tobą zajmie. Weźmy kobietę jakąś. Okej, okay, tak będzie łatwiej, bo ona jest bardziej mm -hmm. skomplikowana we współpracy. Marta, przygotuje ci fajny make-up. W ogóle zacznijmy od tego, że ja po pierwsze wysyłam moim klientom poradnik w formie PDF-a, jak przygotować się do zdjęć. Uważam, że to jest klucz. Jeżeli ten poradnik jest dobrze napisany. Są podane fajne, wartościowe typy, to klient już w pewnym stopniu jest przygotowany do tej sesji. On wie, co będzie się działo, kiedy przyjdzie fotograf i krok po kroku, jak ta sesja będzie przeprowadzona. Ja zawsze podpowiadam, że pomagam wybrać garderobę, podpowiadam, jak się ustawić, jak pozować. Mamy podgląd zdjęć. Za, za pomocą laptopa, więc na bieżąco będziesz mogła podejść i obejrzeć te portrety, które już wykonaliśmy. Podpowiem ci, jak ustawić który profil, czy zmienić włosy, czy zmieniamy bluzkę, czy Marta poprawi make-up. Słyszysz takie rzeczy i mówisz: Kurde, no ten gość wie o czym mówi. Ja wiem, mm -hmm. co mnie tutaj czeka. Fajnie, że jest wizerzystka, fajnie, że to, to światło ładnie działa. Ja mówię, że jeszcze ostatnim etapem jest retusz, a potem jeszcze poprawki retuszerskie, które po przekazaniu gotowego materiału. Tak naprawdę masz możliwość zgłosić to, że nie wiem, chcę usunąć tam zmarszczkę na czole albo coś tam wyszczuplić delikatnie, i, i to też robimy. Także, jeżeli dostajesz taką dawkę wiedzy i krok po kroku wytłumaczysz klientowi, co się dzieje na sesji, no to nie ma bata, żeby on był niepewny. Tam mhm. dużo, dużo tych negatywnych emocji po prostu odchodzi w dal, a jeżeli zdjęcie jest dobrze świecone, masz fajny, sprawdzony setup oświetleniowy i pokażesz przed retuszem te zdjęcia, to często słyszę naprawdę, często Michał, że wow, Pani Marianie, to jest niepotrzebny retusz. No super, ja nie wiedziałam, że ja mogę tak wyjść na zdjęciu. Mówi, Pani Kasiu, to dopiero początek, dopiero się rozkręcamy. Pokażę Pani pierwsze zdjęcie i pokażę trzydzieste. Zobaczy Pani, jaka jest różnica. W czasie tej drogi, kiedy pani się ustawiła do zdjęcia, a kiedy pani słuchała moich wskazówek i kiedy ustawiliśmy się wspólnie, niech pani zobaczy, jaki tu jest przeskok. Zaczęliśmy 5 minut temu. Niech pani pomyśli, że mamy jeszcze 15 minut. Jak super może pani wyjść na tej fotografii. No i to działa. Mhm. <laughs> po prostu działa. No, no to typowa właśnie komunikacja, mhm. czyli na samym początku. Wykorzystujesz komunikację do tego, żeby przede wszystkim zapewnić klienta, że będzie dobrze. Mhm. Mówisz, jak to wygląda, ale jednocześnie też budujesz no, swoją markę i zaufanie w oczach klienta, że właśnie znasz się na tym, co robisz, wiesz, jak to wszystko będzie dalej wyglądało. I tak naprawdę, ja po tym, co powiedziałeś, poczułbym troszeczkę gwarancję, że będzie dobrze. Wiem, że to część tak naprawdę odpowiedzialności jest też na mnie, jako, mhm. jako właśnie osobie pozującej. I tutaj właśnie pomyślałem, że są też dwa typy ludzi. Jeden, który powiedzmy, jest zaangażowany, czyli dostał taki poradnik, przeczytał go, przygotował się. Tak naprawdę masz, ty, prostszą pracę, no bo jak jest klient przygotowany, no to jest prościej, mm -hmm. ale jest też taki typ klienta, który poradnik? Muszę go czytać? Jezu, nie mam czasu na Jasne. to. Daj, że mi spokój wezmę, marnarkę będzie dobrze. Zdarzają ci się też takie tak, osoby? Tak, zdarzają się takie, które przychodzą i więc dobrze, panie Arturze, to proszę, w takim razie niech pan mi pokaże, jaki pan zabrał koszulę, krawaty, co tam pan potrzebuje. Nie, nie, pani Maria. no tak jestem. Widzę, mhm. że jechał samochodem, bo koszula, wiesz, przygnieciona pasem od, od samochodu. Yy, są pewne granice. Ja też yy, długo mi zajęło, zanim zacząłem je stawiać, bo... Yy, jeżeli zależy Ci na zleceniach i na budowaniu marki i na pieniądzach, to będziesz robił wszystko, żeby ten klient po prostu Cię kupił, będziesz mu mówił, będziesz um, podkładał się, będziesz dawał więcej, robił więcej. Bardzo często godził się na to, że dasz mu więcej za mniej, na przykład. Um, natomiast to nie działa na długą metę, bo um, w pewnym momencie faktycznie, tak jak powiedziałeś, dużą odpowiedzialność też spoczywa na fotografie. I ja, żeby oddać klientowi zdjęcia, które on widzi w portfolio, muszę poprosić go, żeby on spełnił pewne warunki. I gramy w moją grę teraz. Bo jeżeli chce pan wyglądać tak, jak panowie prezesi z mojego portfolio, to ja potrzebuję, żeby pan miał dobrane ciuchy. Oczywiście ja jestem przygotowany na to, że ktoś, wiesz, schudł, 5 kg, 10 kilo i mam klipsy, nie klipsy, różne elementy, które pozwalają mi tą garderobę dopasować, ale ktoś zapomniał się umówić do fryzjera albo w ogóle machnął na to ręką, to ja mu tłumaczę, panie Karolu, zrobię panu kilka zdjęć i to jest maks, który ja jestem w stanie na ten moment y, panu przekazać. Oczywiście będzie tutaj też retusz, ale nie jestem w stanie na przykład wyprasować panu koszuli. No, albo zrobimy w ten sposób, że. Zorganizuje pan w krótkim czasie coś jeszcze, bo często pracujemy w centrum Warszawy, gdzie można zejść na dół i trzy ulice dalej jest sklep z koszulami albo cała galeria handlowa. Także ja bardzo często mówię o tym, że to jest maks, który mogę Panu przekazać. No, jeżeli to Panu jakby wystarcza, to OK. Jeżeli nie, no to musimy szukać rozwiązania. Natomiast bardzo często jest tak, że klienci, którzy nie dbają o swój wygląd, krótko mówiąc, albo się nie przygotowują do takiej sesji, to są klienci, którzy tolerują to, jak wyglądają i nie mają takich wygórowanych oczekiwań. A są tacy mega estetyczni, którzy Zwrócą uwagę nawet na to, że jeden mankiet wystaje wy, wy centymetr, a drugi półtora centymetra spod rękawa marynarki na przykład, no tak. Nie? No bo właśnie, są osoby, które, tak jak powiedziałeś, nie do końca dbają o siebie, nie zależy im mm. właśnie na takim super profesjonalnym wyglądzie. Co w takiej sytuacji? Powiedzmy, zrobiłeś ty zdjęcie, gdzie no, wiesz, że mogłoby być no, zdecydowanie lepsze, że można byłoby wypracować tą koszulę, a klient ci mówi, jest okej, okay, w sumie to może być, nie mm. musimy tego poprawiać. To nie zastanawiałeś się, a czy inaczej, czy nie martwiłeś się tym, że powiedzmy, Ktoś takie zdjęcie gdzieś wrzuci, podpisze ciebie i tak naprawdę no, ty na tym źle wyjdziesz. Martwiłem się. No Każdy tak. by się zmartwił. No Natomiast ja nie unikam rozmów telefonicznych i uważam, że jest to moja obosieczna broń, taka, która naprawdę. No, ja napisałem e jak sprzedać sesję przez telefon, bo uważam, że rozmowa, szczera rozmowa z klientem i dobrze poprowadzona, taka, która zawiera pewne punkty, jest w stanie tego klienta na tyle przekonać, i zbudować zaufanie do mnie, do współpracy ze mną, że ja naprawdę potrafię sprzedać sesję, nie podając jej ceny nawet. Mhm. Ta rozmowa kończy się zbiciem piony wirtualnej i hasłem ze strony klienta, Panie Mariani, ok, to kiedy może Pan do nas przyjechać? Tak, tak, niech Pan wyceni, ale my chcemy, żeby to Pan zrobił te zdjęcia. Podobnie jest z klientem indywidualnym. Jeżeli ja dostaję zapytanie od klienta indywidualnego, to bardzo często y, zadaję sobie y, trud, żeby do niego zadzwonić, tam trud, nie trud, no po prostu do niego dzwonię, albo rozmawiając przez telefon, jeśli ktoś dzwoni do mnie i pyta, jak wygląda taka sesja, to zwracam mu uwagę na to. Pani Kasiu, jeżeli pani zależy na tym czy na tamtym, proszę wziąć to i to. Jeżeli chciałaby pani takie i takie zdjęcia, proszę pamiętać, że potrzebujemy dodatków, które fajnie, żeby pani ze sobą zabrała. Jeżeli zastanawia się pani, którą sukienkę wybrać i trzyma dwa wieszaki przed sobą i nimi żongluje, niech pani weźmie obie. Zrobimy zdjęcia testowe i zdecydujemy, w której stylizacji wygląda pani lepiej. Będzie się pani naprawdę komfortowo czuła, jeżeli przywiezie pani dwie walizki ubrań i będziemy mogli sobie wybrać fajne stylizacje, niż przyjedzie pani z jednym wieszakiem i okaże się, że jedna bluzka jest za bardzo oversize, druga za bardzo wydekoltowana, a trzecia jest tak różowa, że odciąga uwagę od pani twarzy. Mhm. No i takie argumenty, taka rozmowa faktycznie dają im e, taką, wiesz, pewność, że kurczę, no to ja powinnam dać z siebie 100%, żeby ta sesja super wyszła. Chcę współpracować na warunkach e, fotografa, nie? Mhm. Jakby oboje czujemy, że tu jest duża korzyść, że mi bardzo zależy na tym, żeby ta osoba świetnie wyszła, żeby się czuła komfortowo i żeby te zdjęcia z przyjemnością gdzieś tam wędrowały po internecie. I takie działanie też, bo często też słyszę od fotografów, czy ty nie masz problemu z tym, że ludzie zgadzają albo nie zgadzają się na to, żebyś publikował ich zdjęcia w portfolio, bo jednak to są ludzie, którzy bardzo dbają o swój wizerunek. Często bardzo y, prywatnie to traktują, nie chcą upubliczniać, albo firmy mają takie wręcz przepisy, które nie pozwalają, żeby pracownicy mm -hmm. pokazywali zdjęcia poza internetem gdzieś, czy, czy poza, poza siecią firmy. Y, natomiast po współpracy, po sesji, po pokazaniu tych zdjęć, jak one finalnie wyglądają, to klienci mówią, Pani Mariani, no będzie mi bardzo miło, jak ja trafię do takiego portfolio, nie? Mm -hmm. Tutaj pomiędzy pana prezesa, panią menadżer i tam jeszcze stewardessy z lotu na przykład, nie? No tak. A w przypadku, kiedy masz, powiedzmy, um, osobę, która jest, powiedzmy, nie do końca przygotowana, no mm -hmm. nawet jak jest przygotowana, to pracujesz też ze stylistką, która pomaga układać te ubrania, czy raczej po prostu ty to robisz lub makijażystka? Ja to robię. <noise> Ale to dlatego, że moja mama jest krawcową, Mm -hmm. Już sobie odpoczywa na emeryturze, natomiast bardzo dużo czasu poświęcałem na to, żeby ja przyszywałem guziki do marynarek generalnie, więc pomagałem w szyciu takich ciuchów i nasłuchałem się chcąc, nie chcąc, synek, pamiętaj, tutaj kołnierzyk jakiś jest taki, to on nie może się wywijać. Synku, pamiętaj, że jak mankiety są ładnie odprasowane, to się ładniej układają. A tutaj jak ten guzik, to tego się zapina, a tamtego się nie zapina, żeby to ładnie wyglądało. Więc no, trochę mi to teraz przynosi powiedzmy, zbiera żniwo, bo ja bardzo zwracam na to uwagę co jest też bardzo, bardzo powiedzmy, takie i pożądane i docenione przez klientów, bo faktycznie wyprasowanie ramienia na, na marynarki, czy ułożenie jednej poły, drugiej względem krawata równo, kiedy oni tego w ogóle nie widzą, ale ja czasami, i to jest, powiem wam, to jest super case, najpierw robicie zdjęcie naleśnik, tak zwany, czyli pierwszy naleśnik zawsze jest spalony, tak się mówi, i leci do kosza. I to jest super w ogóle taka kotwica, która potrafi, Odczarować podejście Waszego klienta i jego samopoczucie na sesji. Prosicie osobę, żeby ustawiła się przed aparatem. W 99% ona stanie niekorzystnie. Nie tym profilem, zadrze głowę, cofnie brodę, gdzieś tam barki wyjdzie do przodu, generalnie na przypaleń, i robicie taką fotę. Potem robicie dwie, trzy jeszcze, żeby ją troszeczkę tam powiedzmy ustawić, a potem zaczynacie z nią. Pracę przed obiektywem, czyli wy widzicie to, które ramię, jaki profil, czy niżej brodę, czy włosy, może na lewą stronę, czy zmieniamy, czy w okularach, czy bez, i robicie kolejne serie zdjęć. I po trzech, czterech minutach pracy prosicie tę osobę, żeby podeszła do laptopa. Polecam Tethering, bardzo po pomaga. Yy, zestawiacie pierwsze zdjęcie i zestawiacie to trzydzieste, i to jest magia. To, mhm. co się dzieje, to jak widzi siebie klientka, jak się ustawiła. I jak wy ją ustawiliście, to jest po prostu taki przeklik w głowie, że ona nagle z zupełnie w innej energii zaczyna pracować. Mówi: Kurczę, ma pan rację, no tutaj nie widać tej brody, tutaj ładnie, tutaj ten podbródek, fajnie, tutaj ta kość policzkowa wyszła, tutaj włosy ładnie, tak mi się tutaj przy policzku. Oczywiście ja jestem też od tego, żeby powiedzieć, że coś jest lepsze albo coś jest gorsze, bo czasami ludzie tego nie widzą. No ale prawda jest taka, że pierwsze zdjęcie to jest właśnie takie nieprzygotowanej osoby. Która nie wie za bardzo, jak się ustawić, ubrania leżą jak leżą, a potem dopiero zaczynamy dopracowywać krok po kroku ten Super, portret. Bo ja znowu stawiam się w roli klienta i też tak, jakbym zobaczył takie porównanie, to bym od razu zaufał Tobie, zaufałbym nawet sobie, że ja mogę mm -hmm. wyglądać dobrze na zdjęciach i chciałoby mi się bardziej te zdjęcia robić. Mm, ale powiedzmy, no zrobiłeś to, powiedzmy, pierwsze i trzydzieste zdjęcie, i to trzydzieste jest, no już the best, i ja jestem zadowolony, to Ty jeszcze robisz dodatkowe jakieś ujęcia czy to jest tak, że klient powie, że jest OK? To po prostu kończysz? To zależy na co się umówiliśmy, bo ja mam w ofercie trzy pakiety: zdjęć na jednolitym tle, zdjęć powiedzmy w przestrzeni biura, więc często jest tak, że to zależy od czasu. Na przykład, jeżeli zaplanowałem sobie dwie lub trzy sesje indywidualne jednego dnia i widzę, że uporaliśmy się w godzinę, a wiem, że klientka ma jeszcze jakieś stylizacje, to oczywiście proponuję, żeby na przykład to zróbmy zdjęcia w drugich oprawkach, w drugich okularach albo. Mm, Proponuję, żeby Pani teraz zmieniła marynarkę z tej czarnej na tą białą, albo zmienię tło z szarego na czarne. Yy, dlatego, że jeżeli wiem, że ten materiał, który już został wykonany, podoba się klientce, to każde kolejne zdjęcie też będzie jej się podobać. Mhm. A w efekcie jest tak, że klientka umówiła się na pakiet na przykład trzech zdjęć, dostaje 150 prewek, wybiera ich sześć. I ja mam kilka stów więcej. Nie? Mhm. Tak to wygląda. Więc ja zazwyczaj, jeżeli tylko czas mi na to pozwala, to wykonuję więcej tych zdjęć. Po to tylko, żeby dać klientowi możliwość skorzystać z tego dobrodziejstwa i wybrać więcej zdjęć, które, którymi będzie mógł później sobie gdzieś tam w internecie działać. Fajnie, że wspomniałeś również o cenniku, bo o nim też chciałbym z tobą porozmawiać. Mógłbyś, bo znam twoje ceny, ale mógłbyś wszystkim powiedzieć, jak mniej więcej wyglądają twoje pakiety i w jaki sposób je zaprojektowałeś? Jasne. To znaczy, zacznijmy od tego, że moje pakiety wcześniej tak nie wyglądały. To jest kwestia jakichś trzech, niecałych trzech lat, ponieważ na dzień dzisiejszy faktycznie mam trzy pakiety. 3, 6 i 10 zdjęć różnią się między innymi właśnie ilością zdjęć, czasem pracy, ilością stylizacji i tym, że w pierwszym pakiecie robimy zdjęcia tylko na jednolitym tle, a w dwóch pozostałych rozszerzamy to o plener lub zdjęcia w przestrzeni. Ja akurat w Warszawie mam studio w biurowcu, gdzie mam możliwość wyjść na open space czy na taras i zrobić zdjęcia zarówno w plenerze wewnątrz, jak i w studio, jakby dlatego ten pakiet powstał i, i jakby to jest ten wyróżnik moich pakietów. Natomiast e, i ceny wyglądają tak, że pierwszy pakiet kosztuje 2300, drugi chyba 2800, trzeci powyżej 3000. Nie pamiętam dokładnie, bo już nie, nie <grym> sprawdzam tych cen, po prostu wystawiam faktury. E, natomiast e, wcześniej te same trzy zdjęcia z makijażem sprzedawałem za 760 zł. I zanim ta cena 760 dobiła do 2300, i nie twierdzę, że to jest ostatnie moje słowo, bo być może te pakiety jeszcze wzrosną, to droga do tego wyglądała mniej więcej tak, że w momencie, kiedy na przykład wiedziałem, że mam zapytania na miesiąc do przodu, i przeliczyłem sobie, że realizując te sesje, jestem w stanie finansowo jakby zabezpieczyć siebie i, i rodzinkę to byłem w stanie na przykład podnieść te ceny o 10%, nie? Potem okazało się, bo ja bardzo bałem się w ogóle podnoszenia cen i tutaj ogromny ukłon w stronę Kasi Piotrowskiej, która która jakby marketingowo bardzo pomaga mi rozwijać firmę też. I Kasia mówi: Maniek, podnieś tę cenę do I Ja mówię: Kaśka, ale 1000 złotych za trzy zdjęcia, ja mówię, co ty, trzy stówy prawie do góry, podnieś, zobaczymy jak będzie. Ile masz tych zleceń? No tyle i tyle. Wystarczy ci? Wystarczy. No to podnoś. No to podnieśliśmy. No i okazało się, że cały czas jest zainteresowanie tymi pakietami. No to Kasia mówi: Maniek, dawaj 1500. Ja mówię: Nie, no coś ty, stów? <laughs> dziewczyno, to 100% podwyżki z 700. Mówię, przecież, nie wiem, to jest prawie pensja pani z kasy. Marian, ale ty nie obsługujesz pań z kasy. Tylko ludzi biznesu, więc mhm. dawaj, jedziemy w górę. Nie? Jak dobiliśmy już do 2000, to ja mówię, Kaśka, to się po prostu nie sprzeda. Dawaj, dwa 300 robimy, nie? No i potem jeszcze tam, tam były takie mm, szybkie manewry, bo netto, brutto, netto, brutto. Zastanawiałem się, jaką cenę mam podać. Finalnie stanęło na, na wartościach brutto, ponieważ klienci indywidualni mm, bardzo często rozliczają się właśnie brutto. A ceny takich, powiedzmy, sesji ko korporacyjnych podaję w netto, bo tam oczywiście wchodzą faktury w grę. No ale mm, faktycznie, jakby krok po kroku podnosiłem te ceny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wiedziałem, że mam na tyle dużo zapytań w kalendarzu, że jestem w stanie to zrobić. I jeżeli ktoś mi odbije ping-pongiem i powie, że jest za drogo, no to po prostu nic nie tracę, nie? To nie będzie tak, że nagle nie będę miał roboty. Tylko wyczekiwałem taki moment w roku, taki ciąg miesięcy, na przykład dwóch, trzech, że wiedziałem, że jestem do przodu w kalendarzu, że mam te sesje zabezpieczone, i to był dla mnie taki ponton, który mi pozwalał. Tą cenę podnieść no i być powiedzmy przygotowanym na to, że nie wiem, 50% może się w ogóle nie odbyć, bo ktoś powie, że nie chce. Natomiast uważam, że posiadanie cennika na stronie jest mega ważne, dlatego że momentalnie odsiewa ci klientów, którzy nie powinni tam trafić, mm -hmm. bo każdy ma zupełnie inne wyobrażenie o cenach fotografii biznesowej. Ceny są również różne, jak w każdej e, dziedzinie fotografii. Natomiast ja zawsze kierowałem swoją, powiedzmy, usługę czy ofertę do klientów premium i chciałem iść wyżej. I momentami traciłem czas na takie rozmowy jałowe w stylu: To niech mi pan opowie, a ile zdjęcia, jak to wygląda? I tak miele, miele, miele tą rozmowę przez 20 minut. Po czym podaję cenę, a pani mówi: O nie, pani Mariani, ja myślałem, że nie wiem, 500 zł kosztuje, a nie mhm. dwa koła. No i stwierdziłem, że jeżeli klient widzi te ceny. No to ten, który nie jest na to gotowy, po prostu nie będzie tracił mojego czasu. No, no tak, dokładnie. No wiesz, podejrzewam, że większość fotografów, którzy, którzy nas słuchają, jak usłyszało trzy zdjęcia 2300 zł, tak? Tak, no to się chwyciło za głowę. Ja podejrzewam, że gdybym był naszym twoim klientem, a czy potencjalnym klientem, pewnie też bym się chwycił za głowę, bo bym się zastanawiał, hmm, dosłownie trzy zdjęcia za ponad dwa koła. W sensie, Dla mnie to się wydaje bardzo mhm. dużo. Nawet jakby mnie było stać, to, się, to mi się wydaje dużo. I teraz pytanie, w jaki sposób Ty argumentujesz? Dlaczego to tyle kosztuje? Kurczę. Szczerze, no ja tego nie argumentuję za bardzo. Tylko są takie elementy na mojej stronie internetowej, albo między innymi rekomendacje. To jest złoto i polecam mhm. o to zadbać, ponieważ w rekomendacjach. Jakby najbardziej wartościowe rekomendacje to są takie, w których klient nie pisze o zdjęciach, bo zdjęcia jak sami wiemy, jednej osobie się podobają, innej nie, jedna będzie wolała bardziej w ciepłe, druga w zimne, jedna takie, inna, jakieś tam powiedzmy inne ujęcia. Natomiast moi klienci bardzo mocno piszą o emocjach, o odczuciach, o obawach, o swoich oczekiwaniach, o tym jak było, jaka była atmosfera, z czym przyszli, z, tym, z czym wyszli. A później ym, to się prze, przekłada na to, że ta wartość buduje się sama. Jest jeszcze taki jeden czynnik. Ja też nie jestem w stanie powiedzieć, z czego to wynika, ale to się bardzo często powtarza w rozmowach telefonicznych, kiedy moi klienci mówią: Panie Marianie, oglądam Pana zdjęcia, jestem na Pana stronie i jest coś takiego, nie wiem, w spojrzeniu, w pozie, w emocji tych osób. Takiego, co zatrzymuje wzrok. Ja bym chciała takie zdjęcia. Jak mam iść na zdjęcia, to ja przyjadę do pana. I, i ym, to jest, mam wrażenie, ta wartość, która gdzieś tutaj działa. Spójność również to, że opowiadam o zdjęciach to, że y, nauczyłem się opowiadać o swojej ofercie bo to jest mega ważne, żebyście oprócz tego, że robicie zdjęcia, potrafili o nich opowiedzieć. I też niejednokrotnie u moich kursantów spotykam się z takim stwierdzeniem: No tak, stary, ale ty jesteś z Warszawy. Warszawa to Mekka w ogóle, więc ty się nie martwisz o, o ilość zleceń. No ale ja mówię: Słuchajcie, są takie dwa czynniki mega istotne. Po pierwsze, w Warszawie jest duża konkurencja, jest sporo fotografów biznesowych, którzy robią fajne zdjęcia. A po drugie, marka osobista doprowadza do takiej sytuacji, że ja mam klientów indywidualnych z Krakowa, Poznania, Wrocławia, Katowic. Trójmiasta. I powiem wam naprawdę, ludzie sobie zadają trud, bo powiedziałeś jako twój klient złapałbym się za głowę wiedząc, że za trzy zdjęcia zapłacę 2 300. Mało tego, oni kupują bilet na pociąg, albo odpalają furę, wykupują nocleg, jadą do Warszawy, śpią w hotelu, wstają rano, robią sobie zdjęcia u mnie i wracają do domu. To wychodzi ze trzy koła, myślę tak <grym> na nie. krótko, na szybko licząc na bookingu, tam przeliczając ile nocleg w Warszawie i tak dalej. Albo Łączą sobie spotkanie biznesowe z odwiedzinami w Warszawie i w międzyczasie wbijają do mnie na sesję. Ja też mówię, panie Kasiu, czy w Gdańsku nie ma fotografów biznesowych? Dlaczego pani aż tutaj jechała do Warszawy? No bo ja czytałam rekomendacje na, na, o panu na wizytówce Google i widzę te zdjęcia one są takie inne. To nie jest taki typowy biznesowy portret na sztywnej osoby, która gdzieś tam przypozowała z ręką przy brodzie, tylko faktycznie ci ludzie to zdjęcie czymś emanuje, tam jest coś takiego. No i jadą, nie? Tak, ale wiesz co, też jest jeszcze jeden czynnik, który bardzo mocno tutaj gra rolę psychologia, mhm. bo skoro, tak jak powiedziałeś, obrałeś sobie klienta premium, do takiego klienta chcesz pracować, to to jest właśnie strzał w dziesiątkę, dlatego, że klient premium, który wejdzie na twoją stronę i zobaczy przykładowo trzy zdjęcia 2300 zł, to pomyśli po pierwsze, drogie, to na pewno jest to warte tej ceny, na pewno jest to super profesjonalne, na pewno będę zadowolony, chętnie zapłacę. Ja bym nawet nie szukał mhm. innych fotografów, innej jakiejś tam oferty innych fotografów, bo po prostu bym wiedział, że za taką cenę na pewno dostanę super profesjonalną usługę. No. Gdybyś ty celował powiedzmy, mm -hmm. niższy poziom klienta, nie taki premium, który faktycznie ma pieniądze, który chce je wydać, to podejrzewam, że tutaj byłoby ci zdecydowanie ciężej za takie pieniądze to sprzedać. Tylko właśnie tutaj obranie tego klienta docelowego jako klienta premium, to to jest właśnie strzał w dziesiątkę. Tak, myślę, jakby zgadzam się z tobą, Michał, i uważam, że tutaj też um, ważnym aspektem jest to, że jeżeli chcesz wziąć takie pieniądze za zdjęcia, to musisz dowieć, dowieść 150%. Nie? Mm -hmm. no I tak. jeśli chodzi. Tutaj zdjęcia się same nie obronią, bo tak jak powiedziałeś, u mnie ten proces, ludzie płacą za proces tak naprawdę, nie za samo zdjęcie. Oni wiedzą, że po pierwszym kontakcie telefonicznym są w stanie mi w jakimś stopniu zaufać albo ym, powiedzmy wrzucić mnie na jakąś półkę gościa, który wie o czym mówi, bo ja jestem w stanie opowiedzieć im krok po kroku, jak wygląda przebieg takiej sesji. Powiem im, w czym im pomogę, powiem im, jakie są zagrożenia, zapytam ich, na czym im zależy. Jakie są ich oczekiwania? Czy mieli jakieś zdjęcia? Jeśli mieli, co im się podobało, co nie. Wybadam te potrzeby i wtedy jestem w stanie, ja jestem przygotowany do współpracy z tą osobą, i ona też wie, że ja zebrałem takie informacje, które pomogą mi tę sesję przeprowadzić lepiej niż powiedzmy ktoś inny. Nie? Mhm. I, I tutaj, jakby sama sesja zdjęciowa jest pewnym elementem, na pewno nie jedynym, za które oni faktycznie płacą. Nie? Ja myślę, że to jest właśnie typ klienta, który to rozumie, mm -hmm. który właśnie zdaje sobie z tego sprawę, że on nie przychodzi tylko po to, żebyś jak najszybciej wysłał im plik cyfrowy, tylko oni przychodzą po to, żeby być dobrze obsłużeni, bo oni potrzebują nawet usługi premium. Oni też się super czują. No, wyobraź sobie, że nie. przez półtorej godziny słyszysz, że wyglądasz świetnie, że to super wygląda. Pani Kasiu, ta marynarka ekstra leży super z tymi włosami, z grzywką lepiej, tamte okulary, niech pani zobaczy widzisz, dostajesz komplet informacji. Wiecie, tu nie ma manipulacji i niektórzy mi mówią, o Panie Mariani pewnie wszystkim Pan mówi takie komplementy, po czym ja się śmieję i mówię, Panie Kasiu, bo ja mogę sobie na to pozwolić, bo widzę zdjęcie i zaraz Pani będzie wiedziała dlaczego mówię takie rzeczy, zapraszam tutaj na chwilę, nie, ona się nachyla nad komputerem, patrzy i mówi, o kurcze, nie no faktycznie, no ma Pan rację, no tak Pan poustawiał tutaj szyja taka smukła i ten podbródek i w ogóle super, i to działa po prostu. No, mm -hmm. Mógłbym ściemniać, ale jakby obraz pokaże, zweryfikuję to, jeżeli po półtorej godzinie wychodzi klientka i mówi, panie Marianie, pan powinien mieć taką usługę jak fototerapia, bo ja nigdy się tak nie czułam, to ona zapłaci i pięć tysięcy za taką sesję. Nie? To nie? Ciekawe, że nawet w fotografii biznesowej można taki element psychologiczny przemycić. Można, no nawet trzeba. Myślę. Nawet trzeba. No i właśnie to jest Dokładnie. ta otoczka, o której mm. powiedziałem na początku, że zrobić zdjęcie to można powiedzieć jest prosto, bo to jest prosty setup, ale właśnie to to, co dookoła tego, czy ta psychologia, to dopracowanie, to wszystko, całe to, co jest dookoła samego kliknięcia, mm -hmm. no to to jest najbardziej cenne, naj, naj, się. Najcięż, najcięższe w tym wszystkim. Ale też zakładam, że sporo naszych oglądających, mm -hmm. no, chciałoby też tyle zarabiać. Chciałoby pracować dla klienta Premium. Jak z twojego doświadczenia najprościej, albo jakie kroki trzeba robić, żeby właśnie do klienta premium dotrzeć? Okej, okay, no to ja wam powiem, jak zrobiłem trzy lata temu. Usiadłem sobie jednego dnia na LinkedIn, a powiem Wam w ogóle, gdzie nie szukajcie klientów biznesowych, premium. Facebook, Instagram, TikTok na przykład, mm. nie? To nie są y, powiedzmy social media czy, czy miejsca, w których moi klienci mnie szukają. Moi klienci szukają mnie na AdWordsach, trafiają do mnie z polecenia i z LinkedIn, nie? To są trzy źródła, w które ja inwestuję y, naprawdę dużo. I tam też trzeba szukać klientów biznesowych. Jakby pierwszym krokiem, który ja zrobiłem, wtedy było jeszcze prościej trochę, bo LinkedIn nie miał tych ograniczeń, powiedzmy, ale usiadłem sobie i wyfiltrowałem osoby po stanowiskach, które mogą mieć coś wspólnego z fotografią w firmie, na przykład marketing, HR. Wyświetliło mi tych osób, nie wiem, półtora tysiąca w całej Polsce, a bum, wiedzieć, że wcześniej pracowałem, jeździłem po Polsce i robiłem zdjęcia. W tych największych miastach, a później trochę zaczęło mnie już męczyć to jeżdżenie, bo sesja jednodniowa przeciągała się do trzech dni, bo był dojazd, sesja nocleg, powrót i po prostu to była dla mnie trochę strata czasu. I teraz pracuję tylko w Warszawie, no ale wyfiltrowałem sobie te osoby powiedzmy z Polski i codziennie do 30-40 osób wysyłałem krótką informację, dzień dobry nazywam się taki tak, jestem fotografem, mógłbym wykonać dla Państwa takie i takie zdjęcia i załączałem taki krótki plik PDF, taki, wiecie trzy strony dosłownie kilku najfajniejszych zdjęć, które, które wykonałem no i to było takie rzucenie, wiecie, przynęty, nie? I tak przez tydzień mieliłem, 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 no nie wiem, tam kilkaset osób, powiedzmy, udało mi się w ten sposób, powiedzmy, zahaczyć, no i nie miałem z tego za dużo zleceń, mhm. ponieważ... I byłem strasznie sfrustrowany, wkurzałem się, wie, kurde, no tyle dni siedzę, na napierniczam na tym LinkedInie, no i dlaczego nie mam kalendarza pełnego, nie? Okazało się, że bardzo często było tak na przykład, że osoba w tym momencie nie potrzebowała fotografa, albo nikt mnie w ogóle nie znał, więc zdjęcia były spoko, no ale ta wiadomość nie była wystarczająca, ale to była taka powiedzmy bomba z opóźnionym zapłonem, bo okazało się, że pół roku później Dostaję jakiś telefon z informacją. Panie Marianie, pół roku temu wysłał mi pan informację, że jest pan fotografem, i tak się składa, że w naszej firmie potrzebujemy kogoś, bo właśnie zmieniamy cały brand i potrzebujemy nowych zdjęć. Później był mail. Panie Marianie, jakiś czas temu zostawił pan taką wiadomość na LinkedIn i od tamtego czasu zaczęłam pana obserwować. I przez pół roku widzę, że pan wrzuca kolejne zdjęcia, w ogóle pracował pan dla naszej firmy, z którą my pracujemy w budynku obok, i my rozmawialiśmy w ogóle między sobą i tam organizatorka bardzo chwaliła sobie tą sesję, więc ja też do pana piszę. Więc jeżeli wydaje wam się, że możecie tam, nie wiem, coś, co, coś robicie, jakąś aktywność, nie wiem, wysyłacie mailing do klientów albo sobie dzwonicie, bo jedne osoby wolą być bardziej inkognito, wyślą maila, inne powiedzmy zadzwonią i porozmawiają z klientem. To nie odkładajcie tego. To jest żmudna robota, ale to trzeba robić, bo ona w pewnym momencie zaczyna jak kula śniegowa po prostu działać. Pamiętajcie, że rynek biznesowy jest też rynkiem dosyć takim hermetycznym i tam bardzo dużo osób ze sobą współpracuje, zna się, rozmawia. Bardzo często było tak, że moja klientka z firmy na przykład X zrobiła ze mną sesję, po czym rok później pisze do mnie z innego maila w zupełnie innej firmie, mówi Marian, tam koleżance zostawiłam kontakt, do ciebie ona będzie chciała sesję, ale ja teraz jestem już w firmie Y i my ciebie chcemy tutaj jeszcze, nie? Mhm. Więc to, tak się powiedzmy, tak wirusowo trochę y, spadało, więc y, myślę, że taka aktywność właśnie w internecie, bycie proaktywnym, jak to się teraz modnie mówi. Po prostu pozwalam później zbierać te owoce. Nie? Czasami ta informacja bardzo szybko Wam przyniesie odzew, bo ktoś napisze: O, super fajnie, akurat idealnie Pan się wstrzelił, bo szukam kogoś, a ma Pan fajny materiał. Albo po prostu musicie poczekać jakiś czas, nie? No właśnie, każdy by chciał mieć już. A czasami tak. wa warto tę wędkę zarzucić i czekać. Dokładnie. I no i zarzuca, za zarzucać ją jak najczęściej, jak najdalej. Zgadza się. Bo faktycznie wszystko potrzeba, potrzebuje czasu. Ale na podstawie tego, co mówisz, to wnioskuję, że twoim najczęstszym klientem są raczej grupy ludzi, są korporacje, agencje, a nie klient indywidualny. No właśnie, nie do końca tak jest, ponieważ pandemia też bardzo mocno ten rynek zmieniła i dużo specjalistów. Zostało nie, poniekąd zmuszonych do tego, żeby zaistnieć w internecie. Mówię o branży IT, o konsultantach jakichś, o nie, branży nieruchomości, psychologia, psychoterapia, coaching. To są wszystko bardzo często jednoosobowe działalności, które potrzebują mieć swoją stronę w internecie, jakiś landing page, potrzebują wejść w social media, i to jest naprawdę bardzo dużo gru, duża grupa osób, która zgłasza się po to, żeby pomóc jej zbudować w internecie wizerunek. Nie? Zastanawiam, bo powiedziałeś o tej cenie dla klienta indywidualnego, ale właśnie te grupy ludzi, które robisz, no zapewne to jest inna trochę, inny przelicznik, inaczej to wygląda się. inny. No, no. Opowiedz może też o tym. Okej, okay. yy, więc tak. Jak to mówi każdy fotograf, to zależy, ale prawda jest taka, że ja mam pewien schemat, którym się podpieram. Mój cennik składa się z kilku różnych elementów. Tam jest wyceniony retusz, zdjęcia, czas pracy, make-up bo to są takie zmienne, które klient zmieniając sobie powiedzmy w głowie czy kalkulując, wiecie, zapytania są bardzo różnie skonstruowane. Czasami trzeba je doprecyzować, czasami są bardzo precyzyjne, czasami odpalam maila i widzę zapytanie Panie Marianie, potrzebuję sesji dla 15 osób. No i to jest koniec wiadomości. No, ale ty nie wiesz, ile tam jest kobiet, czy oni działają hybrydowo, czy chcą to zrobić w dwa dni, czy w jeden dzień. Po ile zdjęć na osobę, czy te zdjęcia mają być powiedzmy i w przestrzeni biura, i na jednolitym tle, czy będziesz musiał między planami skakać, powiedzmy? Więc ja potrzebuję to doprecyzować. Jeżeli um, wiem już, mam zebrane informacje, to na tej podstawie jestem w stanie przygotować ofertę i bardzo często opiera się ona właśnie o ilość zdjęć, ilość osób, czas pracy mój, czas pracy makijażystki. Miejsce, w którym pracujemy, czy to jest moje studio, bo mam taką możliwość zaprosić 15 adwokatów do siebie, gdzie część sobie odpoczywa w Open Space, na tarasie, robią swoje rzeczy, a co jakiś czas po prostu zabieram do studia kolejną osobę, albo po prostu przyjeżdżam do klienta do jego siedziby i tam przygotowuję całe studio. Co byś chciał jeszcze wiedzieć o cenniku? Dużo od tego faktycznie to zależy, na no, ciężko powiedzieć. No. Ale rozumiem, że w tej cenie no, ty zajmujesz się wszystkim. W sensie, na przykład, wynagrodzenie makijażystki też jest po twojej stronie, czy jakoś to rozdzielasz? Jak, Nie, absolutnie. Ja wystawiam fakturę za całą usługę, natomiast później rozliczam się z moimi podwykonawcami, także z makijażystką, z retuszerką. Jeśli potrzebuję asystenta, to z asystentem. Klient płaci do mnie. Jakby staram się, najbardziej jak to możliwe, uprościć tą drogę finalizacji sesji. Podobnie jest z powiedzmy ustaleniem szczegółów. Bardzo często klientki mają pytania dotyczące make-upu. Ja uważam, że dobry fotograf. I weźcie sobie to do głowy naprawdę, powinien mieć pojęcie o makijażu i powinien móc na podstawowym poziomie chociaż powiedzieć, w jakim zakresie wizerzystka jest w stanie pomóc, albo jak pracuje, że zrobi wywiad, że zajmuje się tym, że odpowiada za to, że może zrobić poprawkę makijażową, zmienić kolor ust, poprawić konturowanie. To są takie, takie rzeczy, które jakby klienta uspokajają, że ty jako fotograf wiesz, co się tam dzieje i z kim pracujesz. No bo ja też nie godzę się na to, żeby klienci mi przyszli nie. Przygotowani, albo powiedzą pani Panie Marianie, to my mamy taką wizerzystkę, bo u nas tutaj koleżanka zrobiła taki kurs wizerzu i ona nas pomaluje. No, ja nie wchodzę w takie no współpracę, bo pracuję z ludźmi, którymi ufam i wiem, że oni dowiozą temat razem ze mną. No, także. Um jeśli chodzi o, o, o tą współpracę, no to bardzo dbam o to, żebym miał pojęcie jakby o każdym aspekcie tego procesu i żeby klient wszystko był w stanie załatwić ze mną, żeby nie było jakichś ping-pongów w stylu, wie pani, to dam pani numer do wizerzystki i pani sobie z nią porozmawia. Albo, nie wiem, tutaj płaci pani za zdjęcia, tutaj musi pani zapłacić za make-up, a tam za retusz jeszcze, bo to był w ogóle jakiś miszmasz. Mhm. Więc kompleksowo ogarniam ten Rozumiem. temat. Wnioskuję, że masz retuszerę, Retuszerkę, tak. Mhm. To Czy... była pierwsza rzecz, którą zleciłem. To był retusz, mhm. dlatego że zajmował mi dużo czasu, a po drugie uważam, że są ludzie, którzy znają się na tym lepiej. Mhm. No to też był proces. To nie jest takie proste zacząć zlecać. I wiem o tym od moich znajomych fotografów, że próbują, próbowali, zrażają się bardzo często. Natomiast ja też przetrenowałem jakieś trzech, czterech foto... retuszerów, ponieważ chodzi o to, żeby na tyle płynnie przejść przez tą powiedzmy podjęcie takiej współpracy, żeby klienci tego nie odczuli. No bo jeżeli jesteś fotografem i masz pewien swój styl, do którego przyzwyczaiłeś swoich klientów i te zdjęcia są charakterystyczne, wyróżniają się, to klienci płacą za to, żeby taki materiał oddać, jakby dostać. A ty jesteś zobligowany, żeby takim właśnie przekazać, więc ja potrzebowałem chyba trzech albo czterech retuszerów, zanim trafiłem na obecną Julka pozdrawiam cię serdecznie i teraz faktycznie współpracujemy w taki sposób, że ja przekazuję Julce wybrany materiał, ona retuszuje te zdjęcia, odsyła mi i no i to trafia do klienta. I mówiłeś, że jest jeszcze opcja poprawki ewentualnego retuszu, tak? Tak, jak Jakby najbardziej. Jakby klient powiedział, że coś jest nie tak. I to jest w cenie. I to jest, nie no chyba tak. to normalne, ale no. to powiedzmy to jest jedna poprawka, czy to jest tak, że ktoś by nie wiem, męczył cię, że jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze no właśnie, coś? Właśnie, kurczę. Powiem wam szczerze, że chodzi o to, że ja ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Tak samo ciężko jest mi odpowiedzieć na pytanie, a jak co robisz, jak klient powie, że to zdjęcie mu się nie podoba, jest niezadowolony. Bo szczerze mówiąc, może dziwnie to zabrzmi, ale ja naprawdę nie mam takich klientów mhm. i nie mam klientów, którzy by powiedzieli, że ten retusz jeden raz w życiu, jakieś cztery lata temu miałem dziewczynę, której nie podobało się to, ale to był później jakby wyszło, że to był jej kompleks, jej problem, bo. Jej twarz nie wyglądała tak, jak ona by sobie życzyła. Tu nie chodziło o kwestię światła. To też jest oczywiście do przepracowania, przedyskutowania z klientem, bo ja nigdy nie wypuszczam klienta w przekonaniu, że coś może mu się nie podobać, a jeżeli mu się nie podoba, to on musi wyjść ze studia ze świadomością, że on wie, z czego to wynika, bo bardzo często to jest tak, że to nie, jakby nie macie wpływu na to, że pani Kasia przytyła 5 kilo i tak wygląda na zdjęciu, to nie jest kwestia obiektywu, światła czy, czy retuszu, to jest kwestia jej psychiki, jej podejścia do jej samej. Więc ja jestem w stanie odpowiadać za to wszystko, na co mam wpływ, natomiast za to, że panu Januszowi wyszły zdjęcia, bo przesadzał z jaraniem, na przykład papierochów, nie mam wpływu na to. Mogę mu w pewnym stopniu pomóc, ale nie jestem też cudotwórcą, nie? Więc y, dobrze jest prze, przedyskutować to, i dlatego uważam, że y, opcja pokazywania zdjęć w trakcie sesji jest mega ważna i bardzo pomocna, ponieważ klient wie na jakim etapie się znajdujemy, jest w stanie wypunktować wam to, co mu się nie podoba, i wy jesteście w stanie wprowadzić tą poprawkę jeszcze przed y, wypuszczeniem go ze studia. Bardzo ładnie masz to wszystko poukładane pod tym kątem obsługi klienta. Widać, że znasz się na rzeczy i widać, że robisz to pewne siebie. Ale ciekawi mnie też, jak to ogarnięcie całego biznesu zorganizowałeś, no bo masz ogarnięty marketing. Masz, tak jak powiedziałeś, ogarnięte masz to biuro, w którym pracujesz. No wynajem takiego biura, zapewne, też jest sporym, sporą inwestycją. Okarniętą masz reklamę, to masz, że masz dużo klientów. Wszystko masz poukładane jak w zegarku. Mi się to bardzo podoba, ale ciekawi mnie, jak do tego doszedłeś, jak to się stało, że masz tak wszystko idealnie krok po Cytując kroku. Cytując klasyka, jak do tego doszło, nie wiem, ale <laughs> y, podzielę się, ponieważ ja nie pracuję obecnie y, sam i tak jak wspomniałem, y, duża zasługa y, należy się Kasi, która, y, która pomogła mi marketingowo, jakby postawić biznes na nogi ponieważ wcześniej wydawałem dosłownie kilkadziesiąt tysięcy rocznie na reklamy, które nie przynosiły w ogóle żadnych efektów. Ja byłem załamany, przechodziłem przez jakieś wiesz takie e, powiedzmy relacje z kumplami, którzy mówią: "Dobra, stary, ja ogarniam marketing, to ci zrobię", po czym kolega robił po koleżeńsku, dawałem mu jakąś kasę po koleżeńsku, to nie działało. No i tak to się wiesz toczyło przez jakiś tam czas, e, aż trafiłem na Kasię i Kasia była pierwszą osobą, która powiedziała: "Maniek, to trzeba robić zupełnie inaczej. No i krok po kroku z Kasią, ze spotkania na spotkanie, analizowaliśmy, co działa, co nie działa. Kaśka była osobą, która bardzo dużo rzeczy testuje, która ma pojęcie, która działa w różnych branżach, dlatego ma takie porównanie, co działa w foto, a nie działa w stomatologii, co działa u prawników, a nie działa w korpo. Więc dzięki temu doświadczeniu Kasi zacząłem otwierać oczy, że ja nie chcę być tylko fotografem, ja chcę być trochę przedsiębiorcą, a żeby być przedsiębiorcą potrzebujesz zespół ludzi, żeby rozwijać firmę, nie możesz wszystkiego robić sam, dlatego pierwsza rzecz, która jakby, którą chciałem zrzucić z głowy był retusz, później okazało się, że potrzebuję na przykład osoby, która będzie pisała teksty na stronę, bo to też zajmowało mi więcej czasu, więc do zespołu dołączyła copywriterka. no i Wiecie, jakby to są osoby, które, yy, które dosyć łatwo jest pozyskać do współpracy. Możecie przetestować tą współpracę z nimi, poczuć, czy one rozumieją to, o czym chcecie napisać, powiedzieć. Zanim opublikujecie cokolwiek, to sprawdzicie to dwa, trzy razy, czy to jest OK, nadacie temu jakiś wyraz, taki swój workflow powiedzmy, czy swoją energię i to leci. Nie? To nie są też duże pieniądze na początku. Yy. Później okazało się, że ja potrzebuję dużo czasu spędzać z klientem i trochę męczy mnie ciągłe tarabanienie sprzętu, więc y, poszukałem asystenta do współpracy, więc miałem już Kasię, Julkę od retuszu, miałem Paulinę od tekstów. Teraz mam jeszcze asystentkę, i do, w ostatnich miesiącach dołączyła do mnie moja żona Asia. Kochanie serdecznie Cię pozdrawiam, y, która zajmuje się social mediami. Ponieważ ja chciałem już zacząć trochę z fotografii, przeskoczyć na edukację, kursy i takie współprace, które pozwolą mi bardziej budować brand w kierunku dzielenia się wiedzą dla fotografów. Oczywiście nie pomijając wykonywania zdjęć, bo uważam, że jeżeli ktoś chce uczyć Robić foty, to musi robić foty. I jakby nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że zrezygnuję z robienia zdjęć, bo rynek się zmienia, oczekiwania się zmieniają, technika się zmienia. Jeżeli ja chciałbym uczyć czy, czy prowadzić warsztaty fotografii biznesowej, nie robiąc tych zdjęć od pięciu lat, po prostu byłbym nieautentyczny, więc fotografia jest korem mojego biznesu, no ale to, że teraz mogę prowadzić kursy albo być tutaj u ciebie, to jest zasługa tego, że współpracuje ze mną zespół kilku osób. Delegowanie pracy jest no, bardzo dobrym rozwiązaniem, ale na pewno nie na samym początku fotografowania, Absolutnie. tylko w pewnym, no, y, pewnym okresie. No i pytanie do Ciebie: no, jak miałeś tą pierwszą, y, pierwszą delegację, czyli pierwszy był retusz? tak? Mm -hmm. Zastanawiałeś się, jak to będzie, no, jednak no, część kasy muszę w to zainwestować, czyli moje koszty rosną. Czyli skoro moje koszty rosną, to i zapewne muszę więcej zarabiać. Nie bałeś się? Bałem się. <laughs> I ktoś dobrze powiedział: bój się i rób. Ponieważ nie ma innej drogi, szczerze mówiąc, i powiem szczerze, że takim bardzo ważnym elementem była właśnie kwestia tego, że ja starałem się zlecać rzeczy, które już byłem w stanie opanować sam. Ponieważ jednym z błędów, które popełniłem, było to, że zleciłem wykonywanie na przykład działań AdWords SEO. Nie mając o tym w ogóle zielonego pojęcia, firmie, która zapewniała, że będzie super. Oczywiście wtopiłem tam kupę hajsu, nie było z tego zleceń. Natomiast i dużo się na tym nauczyłem, że najłatwiej jest doprecyzować to, w czym jesteście naprawdę dobrzy. Na przykład lubię pisać teksty na bloga, ale zajmują mi one sporo czasu i wiem, że wiem, jak ten tekst ma brzmieć. Jeżeli trafię na osobę jednego, drugiego, trzeciego copywritera, który napisze mi to fajnie, to wiem, że mogę. Jakby w pełnej świadomości zlecić mu to i sprawdzić, czy jest to OK. Nie? Tak samo z retuszem. Jeżeli wiem, że mój styl jest już wypracowany, klienci go lubią, akceptują, chcą zdjęcia, które tak wyglądają, i jest retuszerka, która jest w stanie to zrobić lepiej ode mnie, wręcz, to ja też jestem w stanie stwierdzić, czy te zdjęcia są OK. Czy. czy czy ja się na tym na tyle znam, że mogę to oddać dalej. Mhm. Także uważajcie na zlecanie czegoś, o czym nie macie zupełnie pojęcia, albo musicie mieć trochę szczęścia do osoby, która jest po prostu rzetelna, uczciwa i fajnie was przez to przeprowadzi. No ale nie zrażajcie się też takimi sytuacjami, że kurczę, no, zleciłem retuszerowi, a on zrobi jakąś kaszanę, to ja już więcej nie zlecam. Nie szukajcie, ja też szukałem. To nie była taka, wiecie, cyk przeskok i nagle mam retuszerkę, która świetnie retuszuje i to pięknie wygląda. No nie, to jest po prostu. Trochę metoda prób i błędów. Mhm. No podejrzewam, że dla wielu fotografów najlepszą e, formą inwestycji będzie właśnie inwestycja w marketing, no bo nie każdy to potrafi. E, poza tym, no tak jak mówisz, czasami dobrze jest to zlecić profesjonaliście, bo wiesz, że będzie to dobrze zrobione. E, u ciebie marketingiem zajmuje się Kasia, mhm. tak? E, w jaki sposób się poznaliście i od początku współpracy z nią miałeś tak faktycznie wymierne efekty? Tak. I to mogę udowodnić wykresem SEO, który pokazuję na moich warsztatach, ponieważ my z Kasią trafiliśmy na siebie chyba trochę przez przypadek. Kasia ma super pamięć i Kasia doskonale pamięta tą historię. Natomiast ja, trafiając do Kasi, trafiłem strasznie poturbowany. Bardzo byłem, powiedzmy, negatywnie nastawiony do takich współprac. Wiedziałem, że to się po prostu wiąże z przepalaniem kasy. Natomiast jak dobrze pamiętam, to ktoś nas chyba polecił sobie jakoś nawzajem i ja trafiłem do Kasi i po pierwszym spotkaniu z Kasią był taki moment, kiedy Kaśka powiedziała coś, czego żadna agencja mi nie powiedziała wcześniej, czyli nie obiecywała jak super będzie to teraz wyglądać, ile ja będę miał wejść na stronę, gdzie ta strona będzie wypozycjonowana, bo byłem na jakiejś dziesiątej stronie Google'a, to był w ogóle muł, i wodorosty, tylko powiedziała Marian, no musisz wziąć się do roboty. Ja powiem ci, co trzeba robić, ale ty musisz to robić, bo jakby to, to, to samo nie zadziała. Muszą być teksty, muszą być słowa kluczowe, muszą być zdjęcia. Strona musi być lekka, nowoczesna i szybko się ładować, nie? To były pierwsze rzeczy, o których, o których rozmawialiśmy. Potem zaczęły się jakby. Najpierw rozmawialiśmy bardzo ogólnie o tym biznesie. Potem schodziliśmy coraz niżej, coraz ciaśniej, ponieważ doprecyzowaliśmy grupę odbiorców, doprecyzowaliśmy moje usługi, do kogo mam się komunikować, w jaki sposób ta komunikacja ma wyglądać. Potem były analizy, jak wygląda klient, kiedy się odzywa, kto to jest, bo inaczej się pisze do kobiety, inaczej do mężczyzny. I to było właśnie takie bardzo owocne spotkanie, które z jednej strony dało mi takie poczucie kurcze, no to trzeba po prostu brać się do roboty, bo samo płacenie skończy się w taki sam sposób jak do tej pory. Więc jeżeli chcecie robić coś i oczekujecie innych efektów, to róbcie to inaczej, nie? Mhm. No fajnie, popowiem Ci, że wśród fotografów jest raczej chyba niewielu niewiele osób, które faktycznie tak mocno inwestują w marketing taki powiedzmy zewnętrzny, ale większość fotografów stara się robić to samemu i ma to właśnie różne, różne efekty. Raz A to też zależy lepsze. od branży, nie? Bo na przykład fotografia brzuszkowa albo rodzinna świetnie się ma na Instagramie i tam podejrzewam, że w AdWordsach za dużo klienci nie szukają. Wystarczy fajnie prowadzony tak, fanpage i jakby ja mogę... jakby. Z pełną świadomością i odpowiedzialnością opowiedzieć, jak to wygląda w branży biznesowej. Natomiast wiem, że inne dziedziny fotografii można poprowadzić i dużo taniej, i dużo prościej, i też mieć świetne efekty, naprawdę. No tak, dlatego właśnie osoba, która zajmuje się marketingiem, też no, wie takie, takie rzeczy i, i, i też potrafi w zależności od i rodzaju fotografii, i rodzaju mediów społecznościowych odpowiednio do tego klienta też pomóc nam dotrzeć. No i tak jak powiedziałeś, to też nie może być tak, że my osiądziemy na laurach i proszę to za mnie zrobić. Tylko to się. też od mm. Ciebie wymaga sporo pracy. Ale to też potrzeba trochę siły, no nie, żeby mieć takie, taki upór wewnętrzny, że zrobię to. Jestem zdecydowana na to, żeby nawet miesiącami, ale mm -hmm. pracować i czekać na efekty, bo tak jak mówiłem też wcześniej, wszyscy, wszyscy chcieliby już, a to jest no, niemożliwe. Tak i wiesz co, Michał, był też taki bardzo ważny aspekt, który tutaj w tym momencie warto jest podjąć, bo jak ktoś y Zastanawia się, kurczę, to ja mam teraz wydać, nie wiem, 1000-2000 miesięcznie na pozycjonowanie strony, gdzie ja biorę, nie wiem, 500 zł za sesję. To jest jakiś absurd, że muszę mm -hmm. tydzień pracować, żeby w ogóle gdzieś moja strona się wyświetlała. Natomiast ja jestem przykładem, gdzie zaczynaliśmy od 300 zł miesięcznie. Kasia powiedziała wprost: Marian, nie ładujemy kasy, ponieważ nie ma w co ładować, trzeba poprawić stronę, i jak zobaczysz efekt, jak zobaczysz, że tych zapytań czy telefonów jest więcej, no to zarobisz pieniądze. Jak zarobisz pieniądze, będziesz miał więcej, jakby, większe możliwości do zainwestowania. Potem przeskoczyliśmy kruk 600 zł, bo to było bardzo takie naturalne i płynne przejście. Ja też nie, nie wydawałem od razu nie wiem, 3000 miesięcznie na marketing, bo nie byłem na to gotowy w ogóle finansowo, więc najpierw zaczyna się od małego budżetu. To trwa miesiąc, dwa, trzy. Jeżeli widzicie, że to zaczyna działać, jest to robione dobrze, skrupulatnie, rzetelnie przykładacie się do tego, no to faktycznie. To po prostu działa. No i klienci zaczynają Was częściej znajdywać, klienci zaczynają częściej decydować się na współpracę, zarabiacie więcej, więc wtedy ta skala inwestowania pieniędzy się absolutnie zmienia i te 600 zł czy 1000 przestaje być takim kolosalnym wydatkiem. Nie? Fajnie o tym opowiadasz, bo dla większości osób nawet inwestycja 300 zł wydaje się być no straszną inwestycją, bo nie każdy ma na to pieniądze. Ale tak jak właśnie mówisz, że od, małymi, od małych kroczków zacząć i że to się powolutku rozwija, nawet po prostu. Patrząc przez pryzmat wyników, Jasne. jakie są, to to jest takie dające nadzieję, że ktoś, kto faktycznie zajmuje się fotografią biznesową, a czy utrzymuje się z fotografii, chce z niej zarabiać, to nawet jak nie ma teraz dużych, dużego budżetu, to może sobie powolutku zacząć i to wszystko powoli, powoli rozkręcać, tylko tu znowu potrzeba tej systematyczności i czasu. Tak no, bo... jest. No, jednym ze sposobów jest na przykład zainwestowanie w kurs. Taki właśnie marketingowy bo każda nowa zdobyta wiedza którą gdzieś tam posiądziecie wiecie ceny kursów są absolutnie różne można wydać i stówę i trzy i zależy wiecie jakby kto wzbudza wasze zaufanie kogo tam w internecie. Obsługujecie, ale na przykład osoba, która chce rozwinąć swoją fotografię czy konto na Instagramie, ma naprawdę nieograniczone możliwości. Jest tyle tipów, trików, takich wiecie, małych rzeczy, które wystarczy pozmieniać. I wiem, opis bio. Widziałeś, że to wpływa na pozycjonowanie konta, bo ja się dowiedziałem kilka miesięcy temu, że to, co jest tam napisane albo te wyróżnione relacje to są takie wiecie, małe zmiany których się dowiedziałem właśnie z tego typu kursów i nie były to duże pieniądze. Szczerze mógłbym nie inwestować ani złotówki i sam jestem w stanie przez pół roku zdobyć taką wiedzę która pozwoli mi naprawdę fajnie prowadzić konto na Instagramie. nie? Mhm. No To też jest bardzo fajny typ na, na początek mhm. dla kogoś. A to ile zrobiłeś kursów czy marketingu czy fotograficznych jak to u ciebie było. Ja zrobiłem dwa kursy fotograficzne mhm. um, i nie byłem z nich zadowolony. <laughs> Niestety, bo, bo prowadzący nie do końca chyba chcieli się dzielić wiedzą, i to wywołało we mnie taki trochę bunt, i myślę sobie, kurde, no ale to jak ja mam się nauczyć w ogóle no, zapłaciłem pieniądze, idę na kurs, i nagle wiem mniej niż wiedziałem przed, że to jest nie fair. No, i wymyśliłem sobie i pomyślałem, jak już będę duży, to zrobię swój kurs i będę tam dzielił się tą wiedzą, bo. Nie uznaję czegoś takiego jak konkurencja na rynku. Jakby każdy fotograf ma swoje podwórko, bardzo często to powtarzam i uważam, że um, dzielenie się wiedzą też jest mega inspirujące. Zresztą ja też na tym zarabiam, więc jest to po prostu jedno z, z kilku źródeł, z których mam przychód. Mhm. No tak, to żeś, że byłeś niezadowolony z tych kursów, które zrobiłeś, też pokazuje Ci, w jaki sposób robić kursy teraz, żeby Twoi kursanci zadowoleni byli, byli. zadowoleni, dokładnie. To jest cenna wiedza. Prowadzisz też warsztaty fotograficzne, tak? Tak jest. I jak długo je prowadzisz? No w tym roku odbyła się dziesiąta edycja takich warsztatów, mhm. ponieważ... Ym, ja współpracuję z trzema markami, jestem ambasadorem marki Fotoformo, Fotoforma, Canona i Profoto. Współpracuję z nimi właśnie, zaczęło się od współpracy z Fotoformą. Zostałem poproszony o poprowadzenie warsztatów, i te warsztaty dzielą się na powiedzmy na takie dwa tematy. Pierwsza dotyczy tylko i wyłącznie pracy w studio. I budowania biznesu fotografa, a druga faktycznie też jest merytoryczna, czyli tworzenie marki, budowanie biznesu i zdjęcia w przestrzeniach, czyli mieszanie światła. I to są dwa warsztaty, dwie edycje, które zamiennie, praktycznie co trzy miesiące odbywały się od dłuższego czasu i są to chyba. Jedne z warsztatów, które nigdy nie zostały odwołane z braku uczestników, mhm. i tak naprawdę no w tym roku odbyła się ostatnia edycja, ponieważ um, zostałem zaproszony przez Kanona i przez Profoto do wzięcia udziału w różnych wydarzeniach fotograficznych jako prelegent. Tam też serdecznie Was zapraszam, tam możemy się spotkać, i to mi troszeczkę jakby zabrało czas na przygotowywanie tych warsztatów i, i, i te współpracy, także. Warsztaty odpalamy od Nowego Roku. Mm -hmm. No tak, spytałem, bo właśnie chciałbym do naszych y, y, odbiorców zachęcić. Czy faktycznie, jeśli ktoś z Was chciałby się fotografą biznesową zajmować, to zapraszamy do Mariana jak najbardziej? A, dziękuję bardzo. <laughs> Ale poruszyłeś temat sprzętu, i mm -hmm. też bym się troszeczkę jeszcze o ten temat zahaczył. Jak w Twojej fotografii ważny jest sam sprzęt? Czy przykładasz do niego większą y, uwagę, większą rolę? Nie. <laughs> Takiej odpowiedzi się spodziewałem. Ja <laughs> no, trochę żartuję. No prawda jest taka, że ja obecnie pracuję na kanonie Mark EOS R i jestem bardzo zadowolony z tego sprzętu. Działam sobie z dwoma obiektywami. Pierwszy to jest 50, drugi to jest 7200 ponieważ w fotografii biznesowej bardzo często pracuję się na statywie. Jest to duże szkło, które pozwala mi zarówno wykonywać szybko zdjęcia w pionie, jak i w poziomie, robić bliski portret, oddalać, więc yy, szczerze mówiąc bardzo polecam to, yy, ten, ten obiektyw, ponieważ daje taką swobodę w działaniu i, i jakby no, mi bardzo pasuje. Natomiast jeśli chodzi o body, to przesiadłem się z Canona 5D Mark IV, Ponieważ brakowało mi tam między innymi odchylanego ekranu. A niejednokrotnie byłem w takich sytuacjach, gdzie nie musiałem robić zdjęcia na jakimś wysypisku śmieci, między jakimś ciężkim sprzętem, kładąc się na ziemię, albo na dachu wieżowca robiłem zdjęcia prezesa banku, gdzie za moimi plecami był wielki kaset, to ja już nie miałem się jak wbić w tą ścianę. Prezesa nie mogłem przesunąć pół metra w tył, bo by spadł z tego dachu i brakowało mi takiej mobilności, więc jakby ja jestem. Jakby... Wierny marce Canon i, e, i pracuję właśnie. To, to są dwa obiektywy, którymi tak naprawdę robię 90% moich, e, moich sesji. E, jeżeli potrzebuję jakiegoś dodatkowego sprzętu, czegoś szerszego, albo mam, nie wiem, ochotę skorzystać z innego e, obiektywu, to współpracując z Canonem, dostaję ten sprzęt po prostu do pracy. Mhm, rozumiem. Podobnie jest z lampami profoto, na których pracuję. Wykorzystujesz lampy profoto z tego względu, że jesteś ambasadorem, a gdybyś nie był, to też byś z nich korzystał? Tak, ja z nich korzystałem, zanim zacząłem być ambasadorem, mm -hmm. dlatego że wcześniej pracowałem na lampach Einchrome, Elinchrome, DX4 chyba, czy D4X jakoś, tak. Były to lampy, po pierwsze, które były dosyć wolne. Tam były trzy rzeczy, które mi zaczęły przeszkadzać. Po pierwsze, yy, brakowało mi powtarzalności błysku. Po drugie, tam był problem z tym kablem, który ciągle musiałem za sobą ciągać i przedłużacze, z którymi gdzieś tam ganiałem między halami, open space'ami, wiecznie szukałem gniazdek i, i oprócz lamp musiałem jeszcze ciągnąć rolkę przedłużacza i kolejna rzecz to było to, że yy, zaraz sobie przypomnę, bo coś tam jeszcze mi nie, nie grało z tymi lampami yy, i wziąłem yy, pod skrzydło jedną lampę Profoto z akumulatorem bezprzewodową sterowaną telefonem. Okazało się, że jest mega mobilna, że świetnie błyska. Bardzo szybko się ładuje. Można ją ładować w trakcie yy, błysku. Także ja pracując, mam ją wpiętą pod ładowarkę. Jeżeli chcę odpiąć cały zestaw, to nie ciągam żadnych kabli tylko zabieram po prostu lampę z modyfikatorem i wędruję sobie ze studia na open space jeżdżam windą dwa piętra niżej do gabinetu prezesa i pracujemy tam bez problemu nie mm -hmm. więc y czasami mnie y kursanci pytają Mariana jak mam, nie wiem, zacząć przygodę ze studiem, to jaką lampę powinienem wybrać? No bo byłem na warsztatach i tam fotograf mówi: Dobra, kup sobie taką najtańszą, zaczniesz na niej, nauczysz się, zobaczysz, jak to jest i potem najwyżej zainwestujesz w drugą. I to mi się do pewnego czasu jakby rozumiałem to. Natomiast usłyszałem później taką analogiczną sytuację: Wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie ktoś, kto chce się nauczyć chodzić po górach i mówi, Michał, słuchaj, jakie buty powinienem kupić, żeby sobie pochodzić po górach, żeby, wiesz, tak się rozkochać w tym trekkingu i tak dalej, to mówisz mu, wiesz co, idź sobie tam do, na bazar, kup sobie takie trampki za 20 zł, pochodź w nich tydzień, no i jak ci się spodoba to chodzenie, no to wtedy się przesiądziesz w takie buty za 1000 zł, wiesz, tutaj izolowane, ocieplane i tak dalej, z super podeszwą, no i ta osoba wychodzi w tych trampkach, chodzi po tych górach, przemoknie, pokaleczy sobie stopy, może sobie e, zwichnie kostkę, generalnie ma fatalne odczucia i przeżycia i podejrzewam, że małe prawdopodobieństwo, że ona się w tych górach rozkocha. Dlatego ja zaczynałem od tego Michał, jaż dużo zleceń zrobiłem bez sprzętu w ogóle. Ja nie miałem ani aparatu, ani obiektywu. Tylko w momencie kiedy dostałem zapytanie, drugi telefon oprócz klienta to była wypożyczalnia sprzętu, gdzie bo mnie nie było stać na to, żeby wydać 9 tysiaków na aparat i 12 na lampę, czy tam zestaw lamp za 20 parę tysięcy. I e, wtedy leciałem do tej wypożyczalni, wypożyczałem body, dwa obiektywy, które potrzebowałem, i ten zestaw kosztował mnie 300 zł za dzień, zlecenie 1500 powiedzmy, no i tak byłem do przodu, nie? Mhm. Potem dopiero zainwestowałem w swój sprzęt. Także ja jestem wierny profoto, widzę bardzo duży potencjał w tym sprzęcie. Nie mówię tego tylko i dlatego, że jestem ambasadorem, tylko po prostu dużo możliwości dają mi te lampy od pracy w bardzo ciasnych pomieszczeniach. Wiem, co mi nie działało jeszcze w Elinchromie. Nie mogłem zejść poniżej jakiejś wartości. Tam mhm. było jeden i w górę. Profoto ma taką opcję, że przelicza sobie 0,7, 0,5, 0,2, 0,1. Jest takie delikatne muśnięcie światłem. To jest ten, ten, ta różnica, która, która u mnie też zaważyła. Okej, okay, a powiedz mi, czy ty organizujesz również sesje takie do swojego portfolio, takie typowo dla siebie, czy pracujesz tylko i wyłącznie dla klienta teraz? Szczerze mówiąc, nie mam za bardzo czasu na robienie takich sesji dla siebie, natomiast w ostatnim czasie zacząłem się trochę interesować kolorem w portrecie, i faktycznie zrobiłem taką sesję. Natomiast, jeżeli robię zdjęcia, powiedzmy, szukam czegoś innego, i tutaj też uważam, że to jest fajne rozwiązanie. Ja nie zamykam się tylko w fotografii biznesowej. Chodzę sobie czasem na warsztaty nie wiem, buduarowe, sensualne, po to tylko albo beauty po to, żeby zobaczyć, jak się świeci w inny sposób, i to świecenie, tą technikę, pomysły yy, zaczerpnąć i zaimplementować u siebie w biznesie. I na przykład yy, trochę zmieniam modyfikatory, ustawienie światła, szukając jakiegoś fajnego, oryginalnego doświetlania, ale w mojej dziedzinie, w mojej branży nie. Yy, natomiast yy, pojawiały się takie momenty, kiedy yy, Opowiem Ci taką historię o firmie korporacji taksówkarskiej, już nie będziemy reklamować jakiej, ale kilka lat temu dostałem takiego maila: Pani Marianie, potrzebujemy zdjęć pana prezesa na czarnym tle. Czy mógłby pan wykonać taką sesję dla nas? No to ja oczywiście mówię: Super, oczywiście, fajna firma. Duża, więc mówię: Tak, tak, oczywiście zrobimy. Wystarczy, że zmienimy to tło z szarego na czarne. Oczywiście możemy się umówić. Ja wykonam takie zdjęcia. No dobrze, ja rozumiem, ale czy ma pan takie zdjęcia w portfolio, bo pan prezes chciałby zobaczyć, jak to wygląda. Mówię, że nie mam w portfolio, ale jeżeli pani pozwoli, no to ja wykonam takie zdjęcia. Akurat jestem w studio, zorganizuję sobie taką sesję, przygotuję takie zdjęcie i wyślę do pani, żeby pani pokazała prezesowi. Była godzina 11. Pani mówiła, że do 14 mam czas. Więc szybciutko, yy, wiecie, wyplułem posta na Facebooku w jakiejś grupie modele, modelki, statyści, że szukam faceta do sesji biznesowej TFP. No i zaczęli się zgłaszać tam po, po, po jakimś czasie faceci i nagle dzwoni do mnie telefon, odbieram, halo, cześć Marian, słuchaj, widziałem twojego posta na Facebooku, mam na imię Remek, przejeżdżam właśnie przez Warszawę, jadę do Łodzi, jakbyś był zainteresowany, to ja chętnie wpadnę na takie zdjęcia. I ja mówię, no to super Remek, rewelacja, tylko widzisz, nie wiem jak wyglądasz, bo rozmawiałem przez telefon, no to czekaj, wy wyślę ci selfie, nie, wysłał mi selfie, no i patrzę na gościa z takim zarostem fajnym spojrzeniem mówię stary idealnie masz jakieś ciuchy no mam tam białą czarną koszulę krawat marynarkę mówię stary luks mówię wpadaj podaję ci adres no Remek przyjechał sesja trwała dosłownie dwadzieścia kilka minut po czym Remek pojechał ja te zdjęcia szybciutko gdzieś tam trochę wyretuszowałem wysłałem do, do asystentki pana prezesa już klaszcząc w ręce że super zlecenie bo zdjęcia wyszły naprawdę mega do tej pory wiszą na stronie więc możecie zerknąć no i słuchajcie, po pół godziny nie było żadnego kontaktu. Dzwonię do pani i pytam: No tam, pani Kasiu, powiedzmy, jak tam zdjęcia czy się podobały. No, Pani Marianie, dziękuję za zdjęcia. Tak fajne, ale wie pan, no nie mogliśmy jednak czekać, tyle. Zdecydowaliśmy się na współpracę z innym fotografem, nie. No i czujecie jaka frustracja, mam taki super materiał, siódme poty, wszystko na spontanie. Mobilizacja. Mobilizacja. Mówię, kurde, no i wiesz, taka ryba uciekła, nie. No i trochę byłem taki rozżalony, no ale frustracja poszła na bok. Zdjęcia Remka trafiły na Facebooka, trafiły na LinkedIn, na moją stronę internetową, jakaś tam, nie wiem, dwudniowa komunikacja poleciała, że mam takie zdjęcia w portfolio. I słuchajcie, to był po prostu wodospad. No telefon za telefonem, codziennie chociaż jedno, dwa zapytania dotyczące zdjęć na czarnym tle, bo Remig już wyszedł super, bo my też byśmy chcieli takie dla prezesa. A jak pan myśli, czy ja będę dobrze na czarnym tle wyglądać? Wiecie, to był taki moment, kiedy trochę przez przypadek um, zdjęcia na czarnym tle stały się moim flagowym produktem i coś, co zaczęło mnie na rynku wyróżniać. Później mm -hmm. te zdjęcia trochę zaupdate'owałem, one zaczęły być świecone też w tło, bo zdjęcia Remka są zupełnie jakby bez światła gdzieś tam zafotografowaną za osobą. Natomiast obecna opcja to są zdjęcia właśnie z taką flarą z tyłu, czy takim delikatnym rozbłyskiem. I tak naprawdę z tego jestem trochę yy, znany, że robię zdjęcia na czarnym tle ludziom, którzy mają czarne włosy, są na czarno ubrani, mm -hmm. a mimo wszystko są widoczni na zdjęciach. Nie, to też jest kwestia odpowiedniego ustawienia światła. Mm -hmm. No tak. Tak, patrząc po oczach, no to wydaje się takie jakby lampa, trochę jak klamszel, mm -hmm. ale trochę dalej jakby stało. Tak Lampa główna i jakaś blendy na dole, albo druga lampa. Tak, zgadza się, blenda. Mm -hmm. Mm -hmm. I teraz, jak dodajesz tę flarę z tyłu, to lampą świecisz? Tak. I to jest lampą i mam jeszcze kontrę. Tu Remka była tylko, sorry, tu były dwie lampy w ogóle. Mhm. To był beauty dish i była parasolka. One stały jedna za drugą i jedna wypełniała cienie, a druga jakby wyostrzała światło na twarzy. A powiedzmy, przy takich męskich portretach, to jest makijażystka, robi swoją robotę? Ja nie godzę się na zdjęcia bez makijażu mhm. i szanuję czas mojej retuszerki, ponieważ wiem, że mm, jednak to jest ogromna różnica. Niejednokrotnie, y, jak to mówi klasyk, obraz znaczy więcej niż tysiąc słów, więc nie tłumaczę klientowi, tylko mówię tak: Panie Karolu, pan sobie stanie tutaj. Bez makijażu, bez niczego, zrobię panu zdjęcie, robimy fotę, Bach i mówię teraz: Marta, albo ja sam, przypudruję panu tylko czoło, nos i policzki. Tutaj ta, mhm. ten obszar. To jest transparentny puder o zapachu białego wina, więc może pan sobie tam skorzystać. Mówię i naprawdę to działa cuda. I robimy drugą fotę i zestawiamy jej obok siebie. Niech pan zobaczy, jak wygląda czoło, jak wygląda nos. I jakby klienci to kupują momentalnie. Mówię, no tak. to jest coś, czego pan nie widzi, ja nie widzę, proszę się przejrzeć w lustrze. Zaraz po sesji Marta to panu wytrzę. I jeżeli tam nie ma fluidu, nie ma jakichś kremów, podkładów, kredek, nie wiem czego tam jeszcze, to faktycznie faceci uważają, że jest to całkiem fajne. A tak jak zwróciłeś uwagę, klienci premium chcą się czuć zaopiekowani, więc ja się nimi opiekuję po prostu. Mm -hmm. Nie, oni no tak. dostają cały pakiet. Mamy tutaj takie zdjęcie. Mm -hmm. Pana prezesa firmy Peninsula Property. I to jest, słuchajcie, dlaczego pokazuję tą fotografię. Ponieważ jest to taka historia, kiedy byłem trzecim fotografem, który wykonywał zdjęcia dla tej, dla tej firmy. I była to sesja, jedna z pierwszych moich sesji poprawkowych, których się podjąłem, bo musicie mieć jakby świadomość, że. Jeżeli klient zgłasza wam, że miesiąc czy dwa miesiące temu mieli zdjęcia i fotograf się nie wykazał i nie są zadowoleni, albo nie wiem, 60% osób z zespołu nie wyraża zgody na publikację wizerunku, to bierzecie sobie na, yy, na plecy naprawdę duży, ciężki plecak i niewygodny. I bardzo ważne jest to, jakie informacje zbierzecie przed sesją, co się klientowi nie podobało, z czego byli niezadowoleni i musicie naprawdę. Trzeźwo ocenić sytuację, czy wy jesteście w stanie to dźwignąć i czy jesteście w stanie dowieść lepsze zdjęcia. Jeżeli tak, to wchodzicie w to, z tego powstaje wielka miłość wasza i klienta, bo poprawiacie jego wizerunek, on wam ufa i wychodzicie po prostu na tarczy. Jeżeli zastanawiacie się, czy na pewno jestem w stanie zrobić to lepiej, to proponuję zrezygnować, bo może to naprawdę mocno zaważyć na waszej marce i renomie. No sytuacja była taka, że pan jest w ogóle Włochem i bardzo zależało mi też na tym, żeby uzyskać taki włoski charakter, jego odcień skóry, fajne spojrzenie, bo zdjęcia naprawdę nie wyglądały zachęcająco te poprzednie. No i pani klientka powiedziała wprost, panie Marianie, jeśli pan tego nie poprawi, to ja polecę z roboty. Nie, <laughs> <Ja> żartuję. <laughs> I... Faktycznie przygotowałem się do tej sesji, bo byłem godzinę wcześniej, znalazłem miejsce, które dla mnie moim zdaniem było odpowiednie. Wcześniej dowiedziałem się, co powiedzmy nie podobało się we współpracy podczas poprzedniej sesji, no i zrobiłem zdjęcia testowe mojej wizerzystce. W momencie, kiedy pan prezes przyszedł do biura, ja po prostu wskazałem mu miejsce na dywanie, zakreślone. Taśmą, w którym miejscu ma stanąć, tam wszystko było już gotowe. Wykonaliśmy kilka zdjęć i powiem Wam szczerze: naprawdę, pierwszy raz widziałem reakcję klienta, który rzuca się na, w ramiona i mówi: Dziękuję bardzo, bo no teraz to wygląda super, nie? Mhm. E, także, także bardzo fajnie wspominam tą e, współpracę. Mało tego, e, ta, ta współpraca otworzyła mi drogę do kolejnych trzech sesji, którą wykonałem dla tej firmy. Na tej samej firmy, tej samej, tak, tak mm -hmm. później robiliśmy członków zarządu, potem zdjęcia zespołowe, później zdjęcia aranżowane. Także jakby jedno dobrze zrobione zlecenie ciągnie kolejne, które, które wy już wiecie, jak z nimi pracować, co to są za ludzie. Mało tego, oni darzą was ogromnym zaufaniem i szacunkiem, bo wiedzą, że to będzie fajna zabawa, że, że nie rozczarują się po tej sesji, tylko dostaną naprawdę fajne zdjęcia. No tak, i w ten sposób zostajesz fotografem tej firmy na stałe tak naprawdę i tak to jest, jest współpraca długofalowa. Zdecydowanie. Dopóki czegoś nie schrzanisz. <grym> Ale myślę, że z twoim doświadczeniem to ciężko coś. Z moim schrzanić. nazwiskiem łatwo. <grym> <grym> Dokładnie. Ale spoko. Taki suchar. Tu Taki mamy suchar. jeszcze fajną sesję dla wirtualnej Polski. Mhm. I powiem wam, że była to jedna z sesji, która była bardzo mocno przemyślana i. Tutaj już wjechało wideo, tu był asystent, wizerzystka, było kilka osób z działu kreatywnego firmy, które prosiło o wykonanie tako, takiej sesji, która pokaże jakby, zarówno wnętrza, które są mega ekskluzywne, piękne i w ogóle zaprojektowane przez jakiegoś znanego. Nie znam go niestety, ale podejrzewam, <gry> że ludzie z branży znają architekta. Żeby zarówno połączyć wnętrze, jak i pokazać taką, takiego ducha współpracy, fajną energię zespołu i tak dalej. Więc wykonaliśmy kilkadziesiąt różnych ujęć sesja trwała dwa dni. Samo przygotowanie tej sesji współpraca, z wcześniejsze spotkania z klientami opierały się głównie o to, że wymyślaliśmy kadry, które mają w fajny sposób przekazywać treść, która będzie Połączona z tym zdjęciem, na przykład jeżeli mówimy o zakładce, kariera, kontakt, nasi specjaliści, nie wiem, IT, to szukamy miejsc, szukamy kadrów, ujęć, czyli najpierw kreujemy obraz, a potem moją, moim zadaniem było odtworzyć go. Wykonując zdjęcia, nie? więc robiliśmy casting między pracownikami, którzy przyjeżdżali z całej Polski i dobieraliśmy osoby, miejsce, lokacje, światło. To wszystko musiało zagrać. No i nie ukrywam, że była to sesja, która jakby pokazała mi, że. To nie jest tak, że fotograf ciska spust migawki, co, co często słyszymy, tylko jest to naprawdę duże przedsięwzięcie, które jeżeli doprowadzi do fajnego efektu, to super się to wspomina, tak jak my teraz rozmawiamy o tej sesji. No tak, bo tak z jednej strony to jest odpowiedzialność, jednak musisz zrobić bardzo dobre zdjęcia, ale z drugiej strony, tak jak opowiadasz, to też jest ciekawa praca, no bo jednak no, to nie jest tylko kliknięcie, to Zgadza musisz przemyśleć, zaanga mm. zaangażować inne osoby. No to brzmi ciekawie, w sensie ja chciałbym być takim fotografem, żeby robi takie ciekawe zdjęcia. <laughs> Okej. Okay. No to podbijając temat, skoro jesteśmy tutaj w pięknych wnętrzach, to mamy jeszcze sesję na przykład y, dla firmy Stena Recycling. Mhm. To jest jedno ze zleceń, które było wykonane właśnie na. To nawet nie jest wysypisko śmieci, tylko taki złom. Tam trafiają różne. Stare samochody, które są przez takie szczęki, transportowane do jednej, chyba wtedy jedynej niszczarki, tak zwanej takiej wielkiej maszyny, która mieli ten metal, rozrywa go na strzępy. Moim zadaniem było pokazać zespół pracujący właśnie w tych warunkach. Tu nie było make upu No wręcz przeciwnie <laughs> e, bo bo nie trzeba. Nie Dokładnie. Szukaliśmy takich miejsc, które by fajnie współgrały zarówno ze stylizacjami chłopaków, bo to byli goście, wiecie, albo w odblaskowych kombinezonach, albo w jakichś jeansach powycieranych, dziurawych ciuchach, więc e, moim zadaniem było wykorzystać tam problem był oczywiście z prądem, więc ciągnęliśmy e, kilkaset metrów kabli, żeby w ogóle dojść do tego miejsca. Temat był taki, że ja musiałem być cały czas eskortowany przez ludzi z radiami, bo tam te rami ramiona tych, tych, wiecie, tych dźwigów latały nad naszymi głowami. No, chłopaki też mieli zajawkę, bo oni podpowiadali przez radio, żeby na przykład pan Kaziu, który tam takim ramieniem kieruje, podrzucił do góry samochód, który będzie spadał za plecami tych facetów, nie? Albo kołysz są to za ich plecami, gdzieś tam, a my robiliśmy foty. No i moim zadaniem było taki siermiężny, taki wiecie, prosty portret wykonać, który będzie trochę oddawał y, autentyczność tego miejsca, żadnego muskania, mhm. żadnych tam kombinowania ze światłami, po prostu fajny, męski taki twardy charakter, i myślę, że te zdjęcia fajnie to oddają. No, właśnie, fajny kontrast, ale powiem ci, że to kolejny przykład bardzo ciekawej sesji. <głos> Dzięki. <głos> Bo tak właśnie, może się tak fotografia biznesowa czy taka mm. wizerunkowa kojarzyć z, z nudnym studiem fotograficznym. Przychodzisz jak na taśmie, wchodzą, wychodzą, wchodzą, mm. wychodzą, makijaż i tak dalej, i tak dalej. A to pokazuje, że tak naprawdę ta fotografia może być też urozmaicona i może być. Mm. Tak, jak najbardziej. No to powiedzmy, kontrastem do sesji y, dla sceny recykling jest. Y, Zdjęcie dla magazynu estetycznego. To jest pan doktor, chirurg estetyczny. I to jest zdjęcie wykonane na 50. piętrze biurowca w Warszawie. Tego, który jest bezpośrednio skierowany w stronę zegara na Pałacu Kultury. Piękne wnętrza. Tutaj nie widać jest to zdjęcie akurat w pionie. Gdzieś tam na stronie lata ta sesja, więc możecie zerknąć na, na wnętrza, w których zostały wykonane. Bardzo piękne, architektoniczne, dużo, dużo złota, dużo fajnych designerskich dodatków, natomiast problemem były na przykład takie okna pod skosem i świecenie lampą błyskową naprawdę przysp przysparzało dużo problemów, bo to światło się zupełnie nienaturalnie rozkładało w przestrzeni. Wyobraźcie sobie, że stawiacie klienta przy szybach, które są pod kątem 45 stopni. I te szyby zupełnie inaczej e, działają i pracują ze światłem błyskowym niż standardowe okno. Nie? I te walczyliśmy mocno z, z, z odblaskami, z odbłyskami. Finalnie to zdjęcie trafiło na okładkę magazynu, więc to była moja pierwsza okładkowa sesja chyba, która powstała. Mhm. A to jest tak, że no bo to naprawdę nie widać za bardzo tego przepychu tego biurowca. Mhm. Nie, powiedzmy, ta firma też chciała, żebyś ty pokazał ten przepych, czyli mi chodziło tylko i wyłącznie o pracowników? Nie, Czy, tu znaczy, chodziło o... o pana chirurga, no pana doktora. To jest indywidualna sesja. Tak, to jest sesja mhm. indywidualna na potrzeby właśnie magazynu, dlatego zdjęcie jest zrobione w pionie, ponieważ wcześniej dostałem konkretne wytyczne, jak te zdjęcia mają być wykonane. Mhm. Jeżeli nawet były robione w poziomie, to zawsze ten kadr musiał być centralny, więc graficy dostarczyli mi taki brief, na podstawie którego musiałem wykonać zdjęcia tak kadrowane, żeby później można było umieścić tam napisy, tytuł, nagłówek, kod kreskowy, takie rzeczy, które mają trafić właśnie do. Na okładkę magazynu, nie? Więc Rozumiem. No, tutaj pokazuję to okładkowe, ale sesja jest jakby na stronie internetowej, więc mhm. tam, tam można zobaczyć więcej. A w większości przypadków mhm. to klienci robią selekcję, tak? Czy zdarza się takie sesje, gdzie ty robisz selekcję zdjęć? Bardzo rzadko robię selekcję zdjęć. Natomiast w czasie sesji zdjęciowej bardzo często siadam z klientem przed laptopem i zaznaczamy sobie. Te zdjęcia, które już w pierwszej chwili nam się podobają pod jakimś względem, i bardzo często wysyłam klientowi dwie paczki zdjęć. Pierwsza to jest wybrane na sesji, a druga paczka to jest pozostałe zdjęcia, po to, żeby ułatwić mu trochę ten proces wybierania, żeby nie wiem, nie musiał grzebać w 500 prewkach, mhm. tylko wie na przykład, że już tego dnia w tym momencie podobały mu się zdjęcia te 30, które zaznaczyliśmy gdzieś tam w programie. Natomiast cała reszta to są dodatkowe, gdyby jednak szukał czegoś innego, nie? Mhm, jasne, rozumiem. Dobrze. Ogólnie przeglądając i patrząc na twoje zdjęcia, to widzę, że Twoi klienci to są też duże firmy. Widzę lot, mówiłeś o wirtualnej Polsce. Tak, czyli się. współpracujesz też na, <laughs> można powiedzieć, na najwyższym szczeblu, jeśli chodzi o klientów. Tak. Taki był też plan. No i nie ukrywam, że tak naprawdę powiedzmy, uderzając do jednego klienta i realizując fajną sesję dla niego. Bardzo dbam o to, żeby na pewno rozgłosić to, powiedzieć, zakomunikować gdzieś w social mediach, że byłem w takim miejscu, że obsługuję takiego klienta, ponieważ to podnosi na pewno prestiż usług. W mojej ofercie, w mojej, na mojej stronie internetowej też pojawiają się logotypy klientów, z którymi pracuję, a to jednak faktycznie daje innym klientom na podobnym poziomie informację taką, że no skoro panu Marianowi za Zaufał bank PKO, czy Castorama, czy tak jak wspomniałeś, Lot, to na pewno jest to fotograf, który dźwignie temat, który my mamy, nie? Więc tak to buduje ogromne zaufanie. No i to jest też prestiż, dlatego mówiłem, że moi klienci nie mają problemu z tym, żeby wyrazić zgodę na publikację ich zdjęć, na przykład u mnie w portfolio, bo mało osób nie zgodziłoby się, na przykład, kiedybym ich wrzucił między Zdjęcie pana prezesa Siemensa, siwardesy z lotu i prezesa Banku na przykład, mm -hmm. bo to jest zaszczyt tam trafić, więc mm, no jeżeli zdjęcie jest dobrze zrobione i, e, i w fajnym towarzystwie, jakby ci klienci mogą się znaleźć, to jest to w pewnym stopniu dla nich też wyróżnienie, i ja dzięki temu nie mam problemu, żeby uzyskać taką zgodę. Jasne. To może powiedz o tej e, sesji lotu, bo to okay. widzę mamy. Mm -hmm. to, są, to, to, to jest ta sama sesja? No. Trochę tak, trochę nie, ponieważ to są zupełnie inne zdjęcia. To jest, podobnie, to, jest to, o czym powiedziałeś wcześniej, Michał. Jedna dobrze wykonana zdjęcia, dla, sesja dla, dla klienta, jakby ciągnie ze sobą kolejne, kolejne zapytania. Tak też było w przypadku lotu. Ponieważ najpierw zostałem poproszony o zrobienie zdjęć takich lifestyle'owych. Tam już nie brali udziału w sesji pracownicy, tylko modele i statyści z agencji. Temat był też mocno kreatywny. Wcześniej były dwa spotkania w siedzibie lotu, właśnie zarówno z zarządem, jak i z działem marketingu. Klient chciał poznać zespół ludzi, z którymi pracuje, więc przyjechał kamerzysta, asystent, wizarzystka. Stylistka, wszyscy jakby braliśmy udział w takim spotkaniu. Ustaliliśmy, w jakim obszarze pracujemy, jakie zdjęcia chcemy wykonać. Poznaliśmy zasady poruszania się po lotnisku, bo tam nie ma zgody na fotografowanie absolutnie. Sesja trwała dwa dni polegała na tym, że pokazywaliśmy różne takie strategiczne miejsca na lotnisku, zarówno klasa biznes, jak i klasa family, powiedzmy, taka bardziej Powiedzmy powszechna, i moim zadaniem było wykonać kilkadziesiąt ujęć, które miały pokazać sytuację z życia lotniska, krótko mówiąc, czyli na przykład w sesji brały udział dzieciaki, stewardessy, obsługa jakiejś tam biznes klasy, takiej restauracji, różnego rodzaju pasażerowie, klasy biznes, klasy, klasy takiej ekonomik. No i ta sesja trwała dwa dni, działaliśmy cały czas pod okiem straży lotniska, to było trochę stresujące, bo z jednej strony nie mogłem poruszać się ze sprzętem tam, gdzie chciałem, bo wszędzie były bramki, dostępy, wcześniej musieliśmy uzyskać konkretne zgody na konkretne przejścia, mieć karty, eskortę w tym celu, że powiedzmy mój obrót o 180 stopni z aparatem, Albo gdzieś tam skierowanie obiektywu nie w tą stronę, co trzeba, wiązał się z tym, że podchodził pan z ochrony i mówił: Proszę pana, tam jest kamera, nie może być jej widać. Panie Marianie, tam za tym oknem jest lotnisko wojskowe, nie może być widać tych obiektów. No i wiecie, jakby jak Yuhy. pracujecie, jakby w pierwsze dwie godziny mnie to strasznie irytowało, później trochę był moim aniołem stróżem, bo wiedziałem, że jak on mi coś powie, to wiem, że to zdjęcie przejdzie, bo później mogło nie przejść jakiejś no tak. selekcji, albo musieliśmy tam kombinować w retuszu coś wycinać, zmieniać. No, i po tej sesji dostałem kolejne zapytanie od lotu, żeby wykonać zdjęcia cabin crew, czyli całej ekipy stewards. Moją propozycją były właśnie zdjęcia na czarnym tle, które tutaj mhm. się znalazło. No, i zdjęcia, które miały być wykonane na jednolitym szarym tle, po to tylko, żeby um, później można było te zdjęcia wyciąć z tła i w fajny sposób łączyć z grafikami do social mediów, do reklam. Mhm. Więc zdjęcia teraz latają po Europie. A powiem szczerze, że przedwczoraj dostałem maila, że zarząd też chce mieć zdjęcia, więc jestem w czasie Super. przygotowania już chyba czwartej wyceny dla, dla lotu. Także jest, jest to, to, to jest właśnie taki udany strzał, kiedy Wykonujesz jedną sesję, dowozisz temat i klient nagle widzi potencjał i chce więcej, nie? Mm -hmm. Grunt rob... dobrze robić swoją robotę. Tak jest. A jak to się stało, mm. że w ogóle lot akurat do ciebie przyszedł? Czy to jest tak, że ty w jakiś sposób szukasz takich klientów? Też im się jakoś rekomendowałeś, czy Nie, oni to był znaleźli? casting. To jest też <laughs> fajna kwestia, bo Wy musicie wiedzieć, że w fotografii biznesowej są przetargi i są castingi i są takie sytuacje, kiedy na przykład mój klient wysyła zapytanie bardzo często do nie wiem, 3, 4, 5 fotografów. Pierwszym krokiem jest powiedzmy to w jakich kryteriach się porusza, czyli czy bardziej jest dla niego ważna estetyka czy cena, no bo można w różny sposób konkurować. Pamiętam też takie spotkania, kiedy firma farmaceutyczna bardzo duża zaprosiła mnie na spotkanie i od razu zapowiedzieli mi: Panie Marianie, mamy tylko godzinę, ponieważ po panu przychodzi jeszcze dwóch innych fotografów i z nimi też będziemy rozmawiać. No i siadacie trochę jak w idolu: są trzy osoby, które oceniają wasze portfolio, podejście, waszą wizję, wasze wyobrażenie tego, no i decydują się albo nie. I wiecie, że po was przyjdzie kolejna osoba, albo przed wami już ktoś był. No i trochę jesteście tak na takim, wiecie, yy, dywaniku, nie? Mm -hmm. musicie się wykazać już nie tylko zdjęciami, bo to nie chodzi tylko o zdjęcia, ale też o to, żeby fajną relację zbudować z klientem, zapewnić go, że jesteście w stanie tę sesję dowieść, albo zaskoczyć go czymś, o czym na przykład on nie pomyślał, a wy jesteście w stanie mu to zaproponować. Koniec końców ta historia yy, skończyła się w taki sposób, że ja wygrałem ten casting, później mieliśmy jeszcze dwa tygodnie kolejnych przygotowań. Potem klient zaczął trochę zmieniać warunki współpracy, co mi się nie spodobało, bo chcieli więcej osób w krótkim czasie. Skończyło się finalnie tak, że ja podziękowałem im za współpracę, powiedziałem, że nie wykonam tego zlecenia. No i oni powiedzieli, że w porządku, nie ma problemu, to my w takim razie wybierzemy kogoś innego. No i okazało się, że po dwóch miesiącach. Wrócili z informacją, że nikt nie chce się tego podjąć, i czy ja się zgodzę. No ale na ten moment miałem już tyle zleceń na głowie, zapchany kalendarz prawie dwa miesiące do przodu, więc powiedziałem, że jakby, no dziękuję bardzo, fajnie, cieszę się, że, że się zdecydowali. Natomiast ja na ten moment nie jestem w stanie dowieść im sesji w takich warunkach, w jakich oni powiedzmy oczekują, no i ta współpraca nie doszła do skutku. No ale jakby rozumiecie, satysfakcję, z wygrania takiego castingu miałem ogromną, i, i to dało mi też takiego wiatru w żagle, że ja mogę dźwignąć takie projekty. Nie? No i dużo takich castingów masz już na koncie? No, myślę, że nie wiem, 15 to nie często się zdarza, bo yy, czasami jest tak, że wiecie, są takie momenty, kiedy klient przez nieuwagę wysyła na przykład zapytanie do. Czterech fotografów i nie ukrywa ich adresu e-mail, nie? Mhm, wiem. No i jesteście w stanie sobie sprawdzić, kto tam jeszcze będzie konkurował, czy ktoś, kto to wysyła. A jeżeli fotograf jest też nieogarnięty, to wysyła, klikając, odpisz do wielu i wysyła swoją ofertę. Więc ja doskonale wiem, kto tam będzie, kto był, jak wygląda jego oferta i tak dalej. I szczerze mówiąc, powiem Wam, że kurczę, no zwracajcie uwagę na to, jak wygląda wasza oferta, jak ona się prezentuje, co się w niej znajduje przede wszystkim, bo moi klienci, yy, i to naprawdę mogę wam powiedzieć yy, zupełnie szczerze, bardzo często zwracają uwagę po rozmowie telefonicznej, ja wysyłam ofertę, oni dzwonią, mówią, panie Marianie, no pan prezes zobaczył pana ofertę i powiedział, jeżeli ten fotograf tak przygotował swoją ofertę, to... To ja wiem, że ta sesja będzie dowieziona, nie? że tu jest, tu jest ekstra robota zrobiona. Więc mm -hmm. tu nie chodzi, już powtarzam to któryś raz, tylko o zdjęcia, ale o ten nie, rozmowa telefoniczna, to jak wygląda oferta, opis przebiegu sesji, przygotowanie się do zdjęć, czyli taki poradnik. I to wszystko spina się w taką współpracę, więc y, mam dużo takich castingów, większość jakby na plus, czyli dużo sesji z takich, y, z takich y, właśnie spotkań zrealizowałem, więc spoko. <grym> Jasne. A mówię, ta oferta zaciekawiła mnie, jak to powiedziałeś. To, mhm. ty robisz sam również te oferty, czy też zlecasz to komuś, kto to robi profesjonalnie? A jeśli sam, to gdzie to się tego uczyłeś? Nigdzie. Czy sam po prostu twoje nie, nie, umiejętności szczerze? komunikacyjne? To jest tak, to jest w sumie wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych, ponieważ ja staram się. To jest podobnie jak przygotowanie poradnika. Mój poradnik zmieniał się czy ewoluował. Tak naprawdę chyba co rok czy co pół roku coś tam dopisuje nowego, ponieważ jeżeli rozmawiacie ze swoimi klientami, umiecie ich słuchać, to wyłapiecie takie elementy. Na przykład ktoś wam powie: "Pani Mariani, no miałam problem z parkowaniem tutaj". Myślę sobie kurde, jeżeli bym napisał w mojej ofercie, że parking znajduje się po tej stronie budynku, a drugi pod fabryką Norblin jest płatny, ale 24 na dobę i zawsze są tam wolne miejsca, no to ten klient już ma jeden problem z głowy, nie? Przynajmniej wie albo pisze, że pani Kasiu tutaj nie ma parkingu w otoczeniu budynku, rekomenduje Ubera na przykład, nie? To też jest informacja, która która trafia do klienta i która jest dla niego ważna. Jeżeli ktoś mi zwraca uwagę na to, że o kurcze, jakby pan powiedział, że buty nie będą widoczne na zdjęciach, to bym nie brała walizki butów, bo przywiozłam się mm -hmm. par, nie? No i to też jest dla mnie kolejny newsik, mówię kurczę, No to dopisuję do poradnika, że w sesji portretowej na jednolitym tle buty nie grają w roli, proszę sobie zabrać trampki albo coś wygodnego, co pani lubi, nie? Więc podobnie też wyglądała oferta. Moi klienci zwracali uwagę na to czy na tamto. Ja starałem się, powiedzmy, złożyć ją z kilku różnych elementów, bo nigdy nie wiesz, kto tę ofertę będzie odbierał. Jakby w fotografii biznesowej, jest tak, że ona trafia albo do klienta indywidualnego i oglądają osoba, która. Faktycznie będzie fotografowana, albo trafia do asystentki prezesa, która ma za zadanie pójść do prezesa i tą ofertę położyć mu na biurko. I on cię może w ogóle nie znać. Więc jeżeli tam są tylko zdjęcia, to on nie wie o fotografii nic, na przykład, nie? Mhm. albo o przebiegu sesji. Więc ja dbam o to, żeby w ofercie znajdowały się szersze informacje, które są w stanie, powiedzmy, być taką trochę wizytówką. Nie? Tam nie ma tylko cennika i, i nie wiem trzech zdjęć. Tylko jest dużo, dużo więcej. Bardzo fajnie. to wysyłasz w formie PDF? Tak. Tak tak, tak mm. myślałem. No to jest kolejny takie, kolejny do odbycia Twoim, no yy, bycia profesjonalistą. To jest mięso. No dokładnie, ale wielu fotografów yy, nawet nie myśli o tego typu mm -hmm. szczegółach, które szczegółami wcale tak naprawdę nie są, bo to są takie podstawowe składniki, które budują naszą znowu markę w jakimś tam kontekście. Tak, one bardzo często. Yy... Zaważą na tym, czy klient zdecyduje się na współpracę z wami, i mówię wam, można to absolutnie w każdej branży fotograficznej wdrożyć. Nieważne w jakiej działacie, czy robicie brzuszki, czy robicie rodzinne, czy śluby, jeżeli macie fajnie przemyślaną ofertę i przede wszystkim wiecie, do kogo ją kierujecie. Bo ja też jakby mówię na swoich warsztatach o tym, że podobnie z Kasią, jeśli prowadziliśmy warsztaty biznes fotografa, że bardzo ważna jest specjalizacja, ponieważ jeżeli wiesz, do kogo kierujesz swoją ofertę, no to wiesz, jak ją komunikować. Jeżeli zajmujesz się fotografią szeroko pojętą, czyli masz i nieruchomości, i wenty, prezesów, śluby, brzuszki, dzidziusie, coś tam jeszcze, to tak naprawdę nie wiadomo, jak tę ofertę skonstruować jak komunikować swoje usługi, no bo tak naprawdę nie wiesz, kto, kto na to trafi. No musiałbyś mieć, nie wiem, 15 ofert i 15 stron internetowych albo zakładek, żeby ktoś... Yy, wybrał Ciebie, a jeszcze niejednokrotnie jest tak, że fotograf czy no, no fotograf ma bardzo y, szerokie spektrum różnych zdjęć na stronie i klient szuka zdjęć biznesowych, powiedzmy i on widzi, 15 różnych rodzajów zdjęć i zastanawia się, w czym ty tak naprawdę jesteś dobry, nie? Mm -hmm. No dobrze, no to omówmy jeszcze jakieś dwa zdjęcia, bo mm. mamy jeszcze. Yy, mamy ich aż za dużo dzisiaj. Jasne. Omówmy może jeszcze jakieś dwa, ale może też w oparciu o modyfikatory światła, bo o nich nie rozmawialiśmy. Jasne, Powiedz proszę, mm -hmm. jakich modyfikatorów światła używasz. Okej, okay, yy, najczęściej korzystam z parasola profoto z dyfuzją takiego mniej więcej 100. 60 cm i softboxa prostokątnego, który jest kontrolą. Często odbijam też światło od takich powierzchni jak ściany, sufity. Wtedy nie używam modyfikatora, korzystam z gołego palnika, krótko mówiąc, natomiast lampy profoto i tak, jakby mają takie fajne mrożone szkło w swojej budowie, które rozprasza to światło w pewnym stopniu. Nie korzystam z blend, mam swoje sposoby na to, żeby to światło albo rozbić, albo pogłębić cienie, i są to właśnie zastawki, i takie powiedzmy, takie pianki poliuretanowe. To jest chyba poliuretan, albo no, coś takiego, kupicie mm -hmm. w sklepie plastycznym. Więc ja korzystam z tego. Buduję tak zwaną klatkę Mariana. Już się stało to trochę takie powszechne, już jak mówię o tym, to część osób wie. Jak to wygląda? I na przykład zastosowaniem takiej klatki było wykonanie zdjęcia dla prezesa pana Mirosława Cichego z grupy Cichy Zasada, i to zdjęcie było wykonane w salonie Audi w Poznaniu. Zdjęcie robione w samo południe, w bardzo naświetlonej przestrzeni, światło absolutnie nie do kontrolowania, odbijało się od karoserii samochodów, okna wysokości prawie 5 metrów od samej podłogi po sam dach, no i jedynym wyjściem było właśnie odseparować to światło na tyle blisko pana prezesa, żeby nie wchodziły gdzieś tam te wiecie, przebliki, przebłyski. Udało mi się też z y, takim smaczkiem, później ktoś zwrócił na to uwagę, ja tego wcześniej nie widziałem, takie tak jest dokładnie, ta flara odbita od karoserii samochodu. Mm -hmm. y, w ogóle temat bardzo świeży, bo w zeszłym tygodniu dostałem maila, panie Marianie, gdzieś posialiśmy tą sesję, czy moglibyśmy prosić jeszcze raz te zdjęcia, bo y, pan prezes bardzo dobrze wspomina y, tą sesję i trafi do publikacji, więc tutaj faktycznie y, życie uratowały mi zastawki i blendy, y, Światło kontrowe to było światło z, naturalne. Jakby naturalne, dokładnie tak. Twarz delikatnie doświetlona parasolem, w tym wypadku bez, bez dyfuzji, ponieważ też staram się. Jakby zbadać czy ocenić charakterystykę światła, i wtedy, kiedy ono jest ostre na zewnątrz, po prostu nie miękczę go nie zmiękczam z przodu, więc, więc to był po prostu parasol taki mleczny. Mhm. Dzięki temu uzyskaliśmy taki efekt, właśnie. No, nie chciałem za bardzo wygładzać pana prezesa, bo to jest bardzo fajny człowiek, ma fajny męski charakter, fajne spojrzenie. Chcieliśmy zachować tą. Tą energię i to jego dostojny wiek. Natomiast druga opcja to jest taki, no to jest ciekawa sesja dla firmy Neon 3, ponieważ przed zdjęciami, oczywiście tutaj też odbyła się sesja testowa. Historia dosyć śmieszna, ponieważ firma Neon 3 ma takie elementy neonowe na swojej stronie internetowej i tak też chcieli te elementy połączyć ze zdjęciem, więc razem wymyśliliśmy, że fajnie byłoby, gdyby połowa twarzy tych ludzi była doświetlona na czerwono. No i powiedzieli mi to dopiero na sesji testowej, gdzie absolutnie nie byłem na to przygotowany, teraz już jestem, bo biegam z żelami profoto, natomiast wcześniej nie miałem na to absolutnie pomysłu. Najpierw kombinowaliśmy z siatą z biedry, żeby owinąć to końcówkę lampy i, i to światło zrobić na czerwone, co jest kiepskim pomysłem i nie działa. Później kombinowaliśmy z taśmą przezroczystą pomalowaną na przykład markerem czerwonym na grubo i kilka takich warstw. Tu ukłony do Bogdana, mojego asystenta i współpracownika, bo rewelacyjnie tutaj wyszedł z inicjatywą. Natomiast całą sytuację uratowała klientka, która przyniosła z kuchni, wyobraźcie sobie, miskę z znanej szwedzkiej firmy ze sklepu IKEA, taką na popcorn, która była trochę półprzeźroczysta. Najpierw robiliśmy te zdjęcia faktycznie z tym czerwonym błyskiem, ale ja mówię: Słuchajcie, jeżeli wy będziecie chcieli te zdjęcia wykorzystać w inny sposób, no to ta czerwona twarz nie wygląda za fajnie, zróbmy czerwone tło. No i koniec końców, tą michę założyliśmy na lampę za plecami fotografowanych osób mhm. i e, wykonaliśmy zdjęcia testowe, które właśnie e, zostały połączone z tą grafiką. Zdjęcia spodobały się na tyle mocno, że siatka została jakby moim modyfikatorem nie siatka, tylko miska, sorry. Moim modyfikatorem. Klientka poprosiła, żebym ją przywiózł za dwa tygodnie na sesję tą docelową, główną, żeby mi nie zgubił przypadkiem. No i faktycznie zamiast ładować jakiś modyfikator profesjonalny, po prostu świeciłem tą michą czerwoną. No i mamy taki efekt. Więc no tutaj sam się poklepałem po ramieniu za kreatywność, że tutaj nie można się poddawać. No fotograf musi być na tyle wielofunkcyjny i mieć głowę na karku, że szuka rozwiązań. Nie? Oczywiście można było pojechać do fotoformy i wypożyczyć jakiś modyfikator, no ale jeżeli okazało się, że mamy jakieś przedmioty, które mogą nam w pewien sposób to zdjęcie urozmaicić, czy uratować sytuację, to w pierwszej kolejności łapiemy za to, co jest pod ręką. Tak, trzeba sobie radzić w różnych sytuacjach, Zdecydowanie. kreatywność jak tak, widać, jest. nawet fotografii biznesowej, która wbrew pozorom, bo z mojego punktu widzenia, taką nie jest, okazuje się tak bardzo kreatywna. Hmm, powiem ci, że bardzo mi się podobała ta rozmowa. Naprawdę mi również. Widać, dziękuję. że jesteś bardzo ogarnięty w tym, co robisz. W tym, co robisz. Widać, że się na tym znasz i jesteś w tym dobry. Myślę, że sporo naszych oglądających hmm, chciałoby kiedyś dojść do takiego poziomu, na jakim ty jesteś, robić duże zlecenia, robić cieszyć się swoją pracą, no i przede wszystkim też dobrze zarabiać na tym, co, co, co kochamy. Hmm, powiedz, masz jakąś taką. Dobrą myśl dla tych ludzi na sam koniec. Co byś powiedział takiego kreatywnego, pocieszającego mm -hmm. na sam koniec, do wszystkich naszych oglądających? Taką w stylu Marian Radzi? Tak. tak? <laughs> Dobrze, no to. No mam taką. Wiec, co, jakbym kilka lat temu mógł się wesprzeć taką radą, to bym powiedział sobie, i teraz mówię wam. Jeżeli czujecie, że coś wychodzi wam bardzo dobrze, czy w czymś czujecie się dobrze, macie jakiś talent, w czymś nie wiem, no coś przeważa w tej waszej umiejętności, to rozwijajcie ten talent, czyli coś w czym jesteście dobrzy, róbcie jeszcze lepiej. Ja wiem, że to czasem dziwnie brzmi, bo mówisz, wiesz, no ale jeżeli nie umiesz do końca tam w sprzęt, no to musisz tutaj się nauczyć, żeby wyrównać sobie te kompetencje, albo jeżeli chcesz być dobrym fotografem, to musisz świetnie fotografować wszystko. No co jest generalnie nieprawdą, bo będziecie po prostu jak, to będzie jak orka połgorze, no. będziecie robić coś, czego nie lubicie, nie sprawia wam to frajdy, i szczerze nigdy nie dojdziecie do takiego etapu czy do takiego poziomu jak osoba, która po prostu to czuje. Jeżeli czujecie, że waszą frajdą jest zdjęcia, są zdjęcia rodzinne, to idźcie w zdjęcia rodziny i rozwijajcie tę pasję, ten kierunek, ten talent, który macie. Super, bo tym się wyróżnicie, tym się wybijecie, to pozwoli wam być yy, powiedzmy najlepszym w swoim, yy, w swoim rodzaju fotografii, bo czasami jest tak, że odbijamy się jak Ping Pong, ja przez to przechodziłem. Gdyby mi ktoś powiedział, stary, skup się na jednej rzeczy, na tej tak usiądź i przeanalizuj, co sprawia ci największą frajdę i dlaczego. Ja cieszę się, że ludzie, którzy. Nie pozują na co dzień, wyglądają jak milion dolców na moich zdjęciach, i oni mi o tym mówią. I to jest dla mnie paliwo, to jest napęd. Z dzieciakami się użerałem, zwierząt, nie mam cierpliwości do fotografowania przyrody, yy, powiedzmy, i no, nie chciałem pracować w weekendy, więc śluby odpadły. Nie? Dlatego jeżeli znajdujecie, zna znajdźcie sobie taki, taki element, czy taką umiejętność, która jest waszym zdaniem taka, która sprawia wam największą frajdę, a zobaczycie, że ten rozwój pójdzie wam naprawdę błyskawicznie. Super. Bardzo fajna porada. Ja się pod nim jak najbardziej podpisuję. A dziękuję. Na ten moment bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, bo było naprawdę mega fajnie, mega merytorycznie i inspirująco. A myślę, że to jest najważniejsze, żeby pokazywać też ludziom, że, że można osiągnąć dużo, jeśli po prostu jest się konsekwentnym, jeśli wiesz, co robisz, lubisz to robić i przede wszystkim Dasz sobie czas. Zdecydowanie. No tak super. Jest. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. miło. Dziękuję serdecznie, Was pozdrawiam. Trzymam za Was kciuki. No i tak, mam nadzieję, że wywiad się podobał. Zostawiamy łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie naszą rozmowę, oraz jak zapraszamy na warsztaty do Mariana, bo myślę, że z tą ilością wiedzy dzisiaj udowodnił, że potrafi tę wiedzą się dzielić. Dziękuję serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Jeśli spodobał Ci się ten film i czekasz na więcej tego typu treści, wesprzyj moją twórczość w serwisie Patronite. To właśnie dzięki finansowemu wsparciu mogę dalej rozwijać swój kanał oraz dzielić się z Tobą systematycznie darmową wiedzą.